Szanowni Państwo, witam serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Poszukiwania Zaginionego Kwartału. Dzisiaj poruszymy temat budowania współczesnych kamienic. Mamy szczęście, udało nam się zaprosić dwóch architektów, Zdzimiera Maćkowa z Wrocławia oraz Macieja Czerwca z Warszawy. Poproszę ich, żeby przedstawili się za chwilę, ale ja bardzo krótko wprowadzę do ogólnego tematu tego spotkania, czyli dlaczego w ogóle rozmawiamy o budowie kamienic. Cały cykl Poszukiwania Zaginionego Kwartału jest takim cyklem, który patrzy jednocześnie na historię miasta Łodzi. Cykl organizowany przez Muzeum Miasta Łodzi, ale wyciąga wątki, które są istotne historycznie i stara się spojrzeć też w przyszłość miasta. Rozmowa o współczesnych kamienicach jednocześnie jest rozmową o tym, jak budowana była historia miejskiej przestrzeni tego miasta. Właściwie jeśli wjedziemy, to zobaczymy, że cała struktura Śródmieścia, także struktura Starego Miasta, to było miasto budowane nie wielkimi osiedlami mieszkaniowymi, przynajmniej do czasu wojny, ale tworzyła je taka mozaikowa struktura pojedynczych budynków. One były realizowane na konkretnej potrzeby. Właściwie tak jak wszyscy Państwo wiedzą, w XIX wieku Łódź eksplodowała, stała się nagle wielką metropolią przemysłową i kamienice zapewniały właściwie podstawową rzecz, miejsce zamieszkania dla pracowników fabryk, ale także dla miejskiej burżuazji. Dzisiaj mamy rok 2014, miasto boryka się zupełnie z innymi wyzwaniami. Właściwie głównym hasłem teraz jest kwestia rewitalizacji Śródmieścia i takie modne lansowane hasło powrotu do miasta, czyli tego, że staram się zapewnić w ramach Śródmieścia miejsce zamieszkania dla osób, które wyprowadziły się ze Śródmieścia. I budowa współczesnych kamienic, czy budowa wypełnianie plomb miejskich, danie pewnej szansy realizacji takiej zabudowy kamienicznej jest pewną formą wspierania tej polityki. Tylko że od tego hasła wracamy do centrum, do pewnej praktyki, no jest jednak dosyć długa droga. Dlatego też zaprosiliśmy osoby, które mają doświadczenie w prowadzeniu tej dyskusji o miejskich kooperatywach, o dochodzeniu pewną inną drogą do realizacji tego typu inwestycji, bo tak jak Państwo na pewno wiedzą, nie wszyscy inwestorzy, jako inwestorzy mówię tutaj duzi deweloperzy i mam nadzieję, że też wejdziemy w dyskusję tutaj z kolegą z Warszawy, który ma dosyć ciekawe zdanie na ten temat. Z reguły patrząc na Śródmieście, że to nie jest interesujące miejsce do inwestowania, tutaj nie chce mieszkać, kupować. Stąd też wydaje mi się, że bardzo ważną dyskusją jest dyskusja o alternatywach. Dlatego nie zabierając więcej czasu, zapraszam moich rozmówców, oczywiście prosząc najpierw, żeby krótko opowiedzieli o sobie i też rozpoczęli od takiego głównego wprowadzenia, jak rozmowa o kooperatywach, o spółdzielczości, o alternatywach dla budowania sieci deweloperskich i budowy w centrum wygląda właśnie w Wrocławiu i w Warszawie. No to co, zacznę od siebie. Dzień dobry. Tak jak mnie tutaj Łukasz przedstawił, jestem architektem, urbanistą, to jeszcze dodaję drugi człon, gdyż to, co mnie interesuje, to jest jednak perspektywa, ta skala zajmowania się przestrzenią, czyli nie skupianie się na budynkach jako wyrwanych z kontekstu elementach, tylko jednak myśleniu o mieście jako pewnej całości. Ja od roku 2011 próbuję w Warszawie z grupą znajomych stworzyć coś, co nazwaliśmy mikrokooperatywą albo mikrospółdzielnią, takim projektem samoograniczającym się, prawda, czyli nie nastawiony na rozrost, którego celem jest właśnie zbudowanie budynku takiego szytego na miarę, czy właściwie też nawet nie budynku, stworzenie raczej miejsca, które ma być wielofunkcyjne, ma mieć określone po prostu cechy. No jakby o tych doświadczeniach mogę trochę porozmawiać i nimi się podzielić. Zaznaczam też, że jestem bardzo warszawsko-centryczny, to nie znaczy, że jestem ignorantem w kwestii innych miast, ale po prostu moja wiedza jest jakby, mój czas jest ograniczony, więc się skupiam jakby na mieście, w którym żyję. Ale trochę Łódź znam, więc parę projektów tu robiłem, więc myślę, że będę też mógł w jakiś sposób odnosić się do tego typu przestrzeni. Dzień dobry, ja się nazywam Zbyszek Maćków, jestem architektem z zawodu, urbanistą, amatorem. Gdzieś tam trochę zdarza się przy tym grzebać, znaczy ta forma zawsze dużo bardziej pociąga niż architektura. Do zdania, że architektura już nuży po jakimś czasie mocno. Pewnie jestem tu z paru powodów, może głównym jest taki, że też w 2011 zainicjowałem wspólnie z paroma kolegami we Wrocławiu taki duży projekt, teraz duży, wtedy był mały, inspirowany trochę wystawami Werkbundu, które się odbyły na przestrzeni lat 20-30, przetoczyły przez Europę. Projekt się nazywa Nowe Żerniki, WWA2, czy modelowe osiedle Europejskiej Stolicy Kultury. Ten projekt został włączony potem jakby jako flagowy w ramy
przygotowań do Europejskiej Stolicy Kultury, którą będziemy w 2016 roku. Nie wiem, czy dlatego, ale przy okazji ja stałem się kuratorem od tejże stolicy. Prywatnie też, prowadząc pracownię, przygotowaliśmy jeden projekt kooperatywy w 2007 roku. On z uwagi na kryzys nie wyszedł. Też chętnie o tym opowiem, dlaczego i jak to się stało. Natomiast w tej chwili już jako jeden z organizatorów Nowych Żernik jesteśmy blisko zrealizowania 3 kooperatyw właśnie na tym osiedlu. W tej chwili trwa rozstrzyganie przetargu na 3 działki pod kooperatywy przygotowane przez miasto, w ścisłej współpracy z miastem, więc to jest bardzo takie świeże, głębokie i ciekawe doświadczenie. I to się już staje faktem, tak? Za chwilę te kooperatywy, mam nadzieję, jak ten przetarg się rozstrzygnie, zaczną się budować. No i parę takich współczesnych kamienic w mieście nam się udało postawić dla takich, ja to nazywam, współczesnych mieszczan. Tu jest pewien cudzysłów, bo ci mieszczanie to są trochę inni mieszczanie niż ci, którzy tutaj tworzyli Łódź. Postawiliśmy taki apartamentowiec Despion. W tej chwili kończymy Kurkową 14. To są takie miejskie domy, które właśnie nie są blokami. W moim rozumieniu. Tu nie mówię o formie, bo być może nawet formalnie w takim anturażu modernistycznym gdzieś tam się znajdują, natomiast bardziej chodzi o pewien genotyp zamieszkiwania w gęstym mieście. No i chętnie myślę, że gdzieś tam w trakcie dyskusji o tym będzie okazja opowiadać. Myślę, że zacznijmy właśnie od tego pytania, czy rozmowy, czy wraca moda na budowanie kamienic w mieście i skąd bierze się też możliwość realizowania kamienic, dlaczego nie jest to taka popularna forma, czy właściwie gdybyśmy na przykład założyli, że nie wiem, ta Łódź kamieniczna miałaby powstawać teraz, czy te kamienice powstawałyby z takim samym dynamizmem, jak działo się w XIX wieku. Jakie są bariery i dlaczego ta cała dyskusja o kooperatywach, o budowaniu w takiej formie jest jeszcze taka no, młoda, można powiedzieć, bo to są właściwie pierwsze eksperymenty, 2007 rok, pierwsze kamienice, ale właściwie wasze eksperymenty to jest początek 2011, takie poważniejsze rzeczy z tego, co rozumiem. Ja osobiście obserwuję to tak, staram się też patrzeć, co się dzieje w tym obszarze w całej Polsce. Znaczy, oczywiście to są bardzo ograniczone analizy, ale jednak mam takie poczucie, że być może jest to moda, ale no, moda jest bardzo silnym, że tak powiem, bodźcem. Mm-hmm. Starożytni Egipcjanie sobie zmieniali kształt czaszek, prawda, ze względu na modę. W związku z powyższym wydaje mi się, że to nawet jest dobrze. Oczywiście grunt, żeby to nie skończyło się pewno, na pewno jakby powierzchowności. Ja myślę, że mikrospółdzielnie, czy jakieś małe formy wspólnego budowania, to rzeczywiście gdzieś tam można znaleźć przykłady. Znaczy i historyczne, ale też aktualnie powstające. Czy to są kamienice? Raczej nie. Znaczy nie znam przykładu w takiej formule, żeby powstała kamienica, czyli w takim obszarze najczęściej gęstego śródmieścia. Myślę, że podstawową barierą, dlaczego tak się nie dzieje, jest brak z jednej strony polityki gruntowej, znaczy i to się oczywiście mówię też o kwestiach i przepisów i tak dalej, to mogę rozumieć, co to dla mnie oznacza, i polityki finansowej. Znaczy mówię polityki, bo to nie chodzi o jakby o żadną formę handlu, prawda, z tym związek, czyli jakby co robi sektor prywatny, tylko to, co robi władza. Pytanie jest też takie, czy to oznacza, że w takim razie ludzie chcą budować takie kamienice, tylko nie są dawane im możliwości? Czy tak należy to też rozumieć? Znaczy na pewno to można tak spojrzeć też trochę w przeszłość, znaczy zanurzyć się trochę w historię na przykład ruchu spółdzielczego, który bardzo dużo w Polsce zbudował. Oczywiście. Znaczy tak naprawdę miasta są w dużym stopniu polskie odbudowane przez spółdzielczość i też zbudowane. Więc ja myślę, że to był taki ruch też emancypacyjny. Jednak dotyczył ludzi, którzy byli bardzo świadomi i aktywni, bo tutaj mamy te dwa nurty jakby tej spółdzielczości. To jest ta spółdzielczość budowlano-mieszkaniowa, która zaraz się najbardziej rozwinęła w tym pierwszym okresie po odzyskaniu niepodległości po 18 roku, chociaż oczywiście ta spółdzielczość ma swoją historię XIX-wieczną. I ona była nastawiona, głównie była dedykowana dla kadry zarządzającej. To były projekty wspierane przez państwo, najwięcej ich powstało wówczas w Warszawie i też związały się z pewną polityką ze strony państwa gruntową, czyli dawania, znaczy przekazywania gruntów, sprzedawania też na te cele. Chodziło o wzmocnienie jakby aparatu państwowego, urzędników, prawda, dowartościowania i poprzez to wzmocnienia też instytucji państwa. Stopniowo na pierwszy plan wychodziła spółdzielczość mieszkaniowa. To jest ten model, który dominuje jakby w całym, znaczy istnieje w całym świecie zachodnim, a nie ma tej pierwszej, o której mówiłem.
Ta pierwsza była ukierunkowana na dojście do własności tego mieszkania, czyli de facto powołujemy spółdzielnię, budujemy budynek, a potem de facto z czasem stajemy się właścicielami tych mieszkań. Spółdzielczość mieszkaniowa z kolei miała taki charakter jakby filantropijny. To znaczy, to nie było tak, że to budowali, te osoby budowały dla siebie, te, które tworzyły, inicjowały to przedsięwzięcie, tylko raczej po to, żeby poprawić sytuację głównie klasy robotniczej. Oczywiście budowano, to były eksperymenty bardzo związane z ruchem modernistycznym. W nich były wille w Warszawie, to jest WSM na przykład takie osiedle, prawda? Te mieszkania były miniaturowe, one miały 19 metrów i tak tych robotników nie było na to stać. Więc to jest jakby pokazywało skalę jakby biedy i problemów. I w pewnym sensie jakby ten ruch mieszkaniowy, on krytykował jakby tą spółdzielczość budowlaną, bo ona była dofinansowywana i stopniowo przeszło na to, że to ta spółdzielczość mieszkaniowa jakby była już dofinansowywana, tamta właściwie w pewnym sensie zanikła. Ale efekty, takie w sensie wizualnym, przestrzennym, jednej i drugiej są znakomite, można powiedzieć. Jedne byśmy nazwali po prostu kamienicami właśnie. Znaczy ta pierwsza to raczej powstawała w formule kamienic, czyli małych stosunkowo inicjatyw. Druga z kolei raczej to były osiedla mieszkaniowe, czyli zgrupowania bloków, czyli właśnie stricte w duchu modernistycznym. Ale te dwie tradycje, one cały czas mogą, że tak powiem, można z tego czerpać, bo to jest też pewien fakt dokonany, że można, prawda? Znaczy, tak, że to jest kwestia tylko warunków, jakie mamy, żeby rzeczywiście te rzeczy były dzisiaj też możliwe. Czy podobnym, czy jakimś innym trochę formule. Jak ta sytuacja wygląda w Wrocławiu? Bo jeszcze przed naszym spotkaniem krótko rozmawialiśmy i tutaj wspominałeś o tym, że w latach 90. ta tradycja mikrorealizacji w centrum Wrocławia, wypełniania plomb, ona właściwie funkcjonowała i to też było bardzo silne w tym mieście. Jak to funkcjonuje i jak też to się wiąże z tą tradycją budowania nowych osiedli? Bo rozumiem, że z tego czerpiecie programując WW. Rozmawiamy o wielu różnych rzeczach, ale najpierw odpowiadając na pytanie rzeczywiście. Tak, no, Wrocław jest miastem trochę innym z racji na różne uwarunkowania. Jednym z tych uwarunkowań jest właśnie ta tradycja lat 80. i 90., gdzie Wrocław zalała fala plomb. My mamy kilkaset realizacji plombowych. Pewnie to też jest z kolei uwarunkowane historycznie, czyli tym, że Wrocław był w czasie wojny twierdzą, historię wszyscy znamy, bronił się dłużej niż Berlin i prawie 70% obszarów zostało zniszczonych, co w Śródmieściu skutkuje tym, że bardzo dużo jest takich przerw w zabudowie kwartałowej, które no po prostu no wręcz predestynują do tego, żeby taka formuła zabudowy powstała. Natomiast no to jest niejako wymuszone przez historię i jak gdyby kontekst miejsca. Natomiast bardzo ważne było to, żeby ludzi jak gdyby skłonić do miasta. I tutaj wracamy do tego może pytania kwestii, czy to jest moda. Wydaje się, że raczej nie. Znaczy, albo jestem przekonany, że nie. Ja sam jestem takim przykładem takiego neofity miejskiego, który wychował się w małym miasteczku, właściwie najbardziej uprzemysłowionej wsi polskiej pod Wrocławiem. To było całkiem niedaleko i tam mieszkał przez całe życie. I nie wyobrażałem sobie innego modelu życia niż dom, ogród, pies, a właściwie tam ze dwa psy i tak dalej. Natomiast no, w pewnym momencie powiedziałem, nie, no koniec, nie da się, po prostu się nie da. Nie da się spędzać życia w samochodzie, w korkach, czy rezygnować z różnych rzeczy tylko dlatego, że trzeba trzy razy dziennie tam i z powrotem pojechać, czy mieć trzy samochody, bo jeszcze jeden mają dzieci dla niani, tak, żeby je na jakieś zajęcia dowoziła, to się wszystko wysypuje w pewnym momencie, więc wydaje się, że raczej modą było takim odbiciem świadomościowym, to była migracja z miast ludzi na zewnątrz. To było pewnego rodzaju moda, czy próba na początku tej zmiany ustrojowej odreagowania sytuacji mieszkania w szarych blokach, w stypizowanych osiedlach, to całe budowanie podmiejskich rezydencji i tak dalej, czy emanowanie jakby statusem, bez zwrócenia uwagi na styl życia. To wydaje mi się było bardziej zachowanie, które można nazwać modnym, czy podyktowanym bardziej wizerunkiem niż racją. Ja w tej chwili absolutnie obserwuję we Wrocławiu powrót do miasta. Ludzie sobie nagle właśnie zdają sprawę z tych wszystkich uwarunkowań. Jeżeli ja popatrzę na siebie, to pewnie nie jestem typowym przykładem, ale na to, że nie wiem, w tym tygodniu byłem w środę w Brukseli, w czwartek w Warszawie, w piątek w Wrocławiu, dzisiaj jestem w Łodzi, w poniedziałek w Zielonej Górze,
potem w Wiśle, potem w Szczecinie 3 dni. To chodzi o to, że jakby gęstość życia dzisiaj starczyłaby pewnie na 3 albo 4 życia jeszcze moich rodziców. Pewnie moi rodzice 2 razy do roku gdzieś wyjeżdżali poza swoje miejsce zamieszkania. Ja często 2-3 razy w tygodniu. Ta ilość zdarzeń, ilość interakcji przekłada się na to, że trzeba być blisko. Nawet to, że dzisiaj we Wrocławiu też jest Dolnośląski Festiwal Architektury, że są wykłady, że ja tam jadę wieczorem na jakiś też wykład, że jutro jest wykład. Tyle zdarzeń w kulturze, w życiu zawodowym tak dalej powoduje konieczność bycia w centrum. To nie jest moda, to jest normalny imperatyw stylu życia, gęstości życia i tak dalej, i tak dalej. No jeżeli popatrzymy na liczby, popatrzymy na tendencje, na to, że światowo 60% ludzi będzie mieszkało w miastach, a w Europie, w takich krajach jak Polska, prognozuje się, że za chwilę to będzie 70-75%. No to siłą rzeczy ci najbardziej dynamiczni, którzy zarządzają, którzy prowadzą biznes, muszą mieszkać w centrach tych miast, nie są w stanie sobie pozwolić na to. No chyba, że czeka nas jakaś bardzo zasadnicza zmiana technologiczna, która pozwoli nam zdalnie, że tak się wyrażę, we wszystkim uczestniczyć. No to jest sytuacja, której wykluczyć nie można, ale wydaje się, że ona nie jest tak prawdopodobna, więc we Wrocławiu jest absolutny w tej chwili run na mieszkanie w mieście, na mieszkanie w śródmieściu. Zaczynają się budowy kamienic takich, oczywiście to słowo należy pewnie inaczej rozumieć, ale w centrum wypełnianie znowu plomb, deweloperzy tam wchodzą, spółdzielnie, kooperatywy powoli. No wszyscy chcą być w centrum miasta w tej chwili. To też widać po cenach nieruchomości, o czym można pogadać. Tak, ja myślę, że jeszcze do cen nieruchomości takich rzeczy technicznych trochę wrócimy. Też pewnie podpytam jeszcze o WUWE, bo to faktycznie to jest trochę inny model. To jest jednak budowa nowego osiedla. Tak, tak, WUWE jest jednak nową typologią mieszkaniową. Trochę czymś innym. To jest takie właściwie modelowe osiedle zlokalizowane poza centrum, realizowane od zera, jak to się mówi, na surowym korzeniu. Ale ja bym chciał wrócić do tego wątku, goście, kto wybiera w takim razie pomieszkanie w centrum. Wydaje mi się, że to też jest dosyć istotne, bo pamiętam jeszcze naszą rozmowę z wycieczki po Siechnicach, kiedy ten wątek się pojawił. I to też jest dosyć ciekawe w kontekście tego, o czym ty mówiłeś, dla kogo kiedyś były budowane te osiedla, czyli właściwie klasy urzędniczej albo dla robotników. To kto dzisiaj tak naprawdę stara się zbudować tego typu kamienice, albo kto stara się partycypować w takiej inicjatywach kooperatywnych, spółdzielczych, czy to jest właśnie powszechne działanie, czy to jest raczej jakaś rzecz, którą na razie jeszcze eksperymentują raczej wąskie grupy użytkowników? Absolutnie wąskie, ponieważ to zostało jakby wyeliminowane. Już nie ma tak naprawdę tej formule. Coś po prostu chyba niedobrego w ogóle stało się z tak zwanym inwestowaniem w mieście. W ciągu tych lat 90. oczywiście ten proces się zaczął wcześniej. To znaczy, inwestor został utożsamiony z deweloperem. Cele dewelopera to nie są wszystkie cele przeciętnego inwestora, prawda? Bo jeżeli państwo chcą zbudować sobie dom na przykład, no to teraz raczej zrobią to pod miastem z wielu powodów. Czyli, że jedyna forma, można powiedzieć, takiego indywidualnego inwestowania, gdzie ja z jednej strony, mając określone potrzeby, jestem w stanie je w jakiś sposób sformułować i przetransponować to na określoną przestrzeń, to znaczy, że ten projekt jest szyty na moją miarę dla mnie, to taka sytuacja właściwie występuje tylko w przypadku budownictwa jednorodzinnego. I ono najczęściej jest poza miastem, bo tam są tańsze działki. I rzeczywiście w ciągu lat 90. stało się tak, że ten inwestor jakby w ogóle z tej nomenklatury takiej miejskiej zniknął, zastąpił go słowo deweloper. Jakie są jego cele? To jest przedsiębiorca, który działa jakby w imię zysku. Wszystko jest jakby temu de facto podporządkowane. Znaczy ja nie mówię, znaczy nawet jeżeli to jest tak, że są wynajmowani dobrzy architekci, to nie jest to robione po to, żeby mieć mniejszy zysk, tylko, prawda, tylko po to, żeby mieć większy. To znaczy, to jest ładne opakowanie, to już jakby sprzedawanie pewnego luksusowego produktu i tak rzeczywiście w Warszawie mogę to powiedzieć jakby z całą stanowczością, wraz ze wzrostem ceny działki, na przykład weźmy lokalizację typu Śródmieście, wzrasta poziom architektury, znaczy inwestuje się w architekturę. Dlaczego? Ponieważ wtedy sprzedaje się projekt luksusowy. Skoro działka kosztowała dużo, to budynek musi kosztować dużo, a nie sprzeda się po prostu drogiego, znaczy czegoś, co wygląda źle, prawda, albo nieodpowiednio atrakcyjnie. Więc oczywiście jest to sprzedawanie trochę marzeń i taki proces, który oczywiście wspiera, można powiedzieć, jakość architektury,
ale oczywiście też powoduje no, to, co Pan mówił, że nasze życie jest coraz bardziej gęste. To znaczy musimy je optymalizować, ponieważ czasu mamy tyle, ile mamy i nie ma powodu, żebyśmy tracili swoje życie właśnie dojeżdżając, prawda? Tylko że wielu ludzi dzisiaj jest coraz bardziej skazanych na to. Teraz nie mówię już o Polsce, bo jeszcze w Polsce to jest może pół biedy, ale weźmy duże, rzeczywiście światowe metropolie. No, mieszkanie jakby w śródmieściu, czy w tych obszarach, które są najlepiej skomunikowane, z najlepiej wyposażone w infrastrukturę i tak dalej, jest super drogie. Niewielu sobie może na to pozwolić. Jest ogólna tendencja do jakby ograniczania form budownictwa społecznego. I to wszędzie, prawda? I to nawet w tych krajach, które mają, to był Berlin, prawda? Znaczy biednym miastem. No to też gdzieś po prostu odpływa, prawda? Znaczy, że jednak ten siła rynku, jakby ta logika taka wolnorynkowa zaczyna jakby wszystko jakby pochłaniać. No i na obrzeżach tej rzeczywistości gdzieś tam sobie zostają ci ludzie, jakby, którzy są słabsi ze z tymi swoimi problemami. Znaczy tutaj oni w ogóle nie istnieją jakby jako pewien podmiot w ogóle takiej miejskiej polityki. No bo my widzimy tą architekturę, ale jakby no jednak trzeba widzieć tych ludzi, którzy z niej korzystają, prawda? Znaczy nie zawsze jakby jakość architektury w takim prostym sensie, że ładny budynek, powinien być celem, znaczy celem powinno być, uważam, jednak dobre środowisko mieszkaniowe przede wszystkim, znaczy, że bo miasto budują mieszkańcy, to i, czyli jakby ta przestrzeń mieszkaniowa, to jest jakby jej podstawowy komponent, komponent, o którym mam wrażenie, że w Polsce niestety troszkę zapomniano, znaczy on gdzieś tam sobie jest przy okazji, znaczy gdzieś tam się wydarza, natomiast co innego jakby stanowi jakby ten podstawowy trzon jakby tej retoryki. Rozumiem tak trochę podsumowując, że wolność wyborów w takiej formule, która nie jest, nazwijmy to, mieszkaniem jednorodzinnym pod miastem jest pewnym luksusem w takim kontekście. Tak, znaczy jeżeli, znaczy bo co my otrzymujemy, znaczy jeżeli chcemy rzeczywiście sobie kupić to mieszkanie u tego dewelopera, no to po pierwsze, znaczy oczywiście są możliwości jakiegoś tam modyfikacji, powiedzmy samego planu rzutu tego mieszkania, jego, nazwijmy to, uszycie na miarę, ale no nie mamy na to wpływu, czy kupujemy już teraz metry, my już nie kupujemy mieszkania. Znaczy na przykład trakt budynku jest szerszy niż był kiedyś po to, żeby można było więcej tych metrów sprzedać. Te mieszkania są jakby dłuższe, te przestrzenie wewnętrzne są rozciągnięte, więc to jest komunikacji na przykład. To oczywiście jakby no, jest wynikiem jakby tej takiej optymalizacji ze strony inwestora, żeby jak najwięcej tych metrów sprzedać, bo ten metr to są te pieniądze, które... Ale już na przykład, czy mamy wpływ jakikolwiek na to, w jakim będziemy mieszkali środowisku. No nie wiem, czy będziemy mieć usługi blisko na przykład. Przedszkole dla tych dzieci. Znaczy, ludzie się tego dowiadują, jak już zaczynają gdzieś mieszkać. Świetnym przykładem jest osiedle Wilanów w Warszawie. Zaplanowane był plan, prawda, świetni architekci, wszystko zaplanowane. Tylko tam po prostu się nie da żyć. Znaczy, to jest tak, że tam nie ma podstawowej po prostu infrastruktury społecznej, która rzeczywiście gwarantuje, że ja nie jeżdżę tym samochodem wszędzie. No, bo to co z tego, że mieszkam w mieście, prawda? Ale i tak wszyscy wiszą na tym nieszczęsnym samochodzie. No. Mimo, że mają te garaże, prawda, to ulice są zastawione samochodami. Więc o to troszeczkę chodzi, żeby jednak przeformułować, zacząć myśleć jednak o mieście jako o środowisku mieszkaniowym, jego jakości, prawda? No i oczywiście tutaj to będzie już z tego wynika tysiące pytań, prawda, jak to robić dzisiaj, no ale... No jak to wygląda w Wrocławiu, bo ja pamiętam, że to też podpytywałem o bardzo podobny wątek i chyba odpowiedź była też podobna, że to właściwie eksperymenty zaczynają się jednak od tej bardziej grupy, która faktycznie jest z tym związana, czyli architektami, prawnikami i takimi grupami, jak to wygląda we Wrocławiu. Znaczy no tak, bo tu jest aż tyle wątków, że na parę dyskusji, więc ja tak, no właśnie jak to powinno się robić i te wszystkie bolączki, o których Pan powiedział, no właśnie Wilanów, Łan i tak dalej, my próbujemy właśnie załatwić na tym osiedlu Nowe Żerniki, bo się tam zaczynamy od usług, od przestrzeni publicznej, a dopiero potem dokładamy domy. To na razie zostawmy, tak, bo jak się skupiamy na gęstym mieście, to wróćmy do gęstego miasta i ja tutaj muszę trochę zapolemizować, albo może uzupełnić bardziej, bo moim zdaniem to jest tak nomenklaturowo, żebyśmy sobie tak jakby ustawili sprawę, że oczywiście inwestor nie równa się deweloper, natomiast to nie jest tak, że deweloper jest wujek samo zło, a inwestor to jest ktoś dobry. A jeszcze kooperatywa to jest kolei, to nie jest formuła, to jest tylko typologia inwestowania w ramach bycia inwestorem. Ja śmiem twierdzić, że obie te formy, obaj ci gracze, czy to jest inwestor, czy to jest deweloper, działają na zysku.
umówmy się, każdy działa na zysku, być może nie zawsze go stawia na pierwszym planie. Natomiast obie te formuły mają na celu wygenerowanie zysk, tylko inna jest, nazwijmy to, polityka czy strategia działania dewelopera, inna jest strategia działania inwestora. Deweloper nie buduje dla siebie, tylko buduje po to, żeby szybko sprzedać. I on z tego generuje zysk, z marży, z różnicy na tym, za ile poskłada ten proces budowlany, za ile sprzeda gotowe mieszkania, różnica jest jego zyskiem. A więc łatwo zauważyć, że jego cele są bardzo krótkoterminowe. I tu zgoda, przede wszystkim opakowanie, przede wszystkim no to tutaj marketing i tak dalej, dużo wiatru rękami zrobić tak, żeby to dobrze wyglądało, puścić na rynek i sprzedać. I po 3 latach, jak się skończy gwarancja rękojmia, zapomnieć, to nie jest mój problem. Więc cele dewelopera są krótkoterminowe, więc właśnie zasadniczo one nie są zbyt, że tak powiem, spójne z celami tych mieszkańców, dlatego że mieszkańcy, którzy tam przychodzą, chcą mieszkać dłużej niż te 3 lata, mają horyzonty znacznie dłuższe niż rękojmia tych budynków, więc tutaj często te cele jest nie po drodze. Natomiast inwestor to jest taki przedsiębiorca, który również działa dla zysku, ale jego zysk generuje się ze stałego wpływu, czyli z dochodu. I teraz jak ten dochód generuje, a więc generuje go wynajmując, no bo nie ma innej metody. Dlatego też to łatwo zauważyć na rynku biurowym. My pracując dla dużych, robiąc biurowce we Wrocławiu, 90% robimy dla deweloperów i tu widać, jak oni podchodzą do tego, ładnie wygląda i trzeba szybko sprzedać i w ciągu roku budynek jest sprzedany do funduszu, a zdarza nam się pracować dla inwestorów, którzy budują dla siebie i tam są inne zupełnie cele. Tam jest cel, żeby to działało, żeby ekonomika była w długim okresie użytkowania. To może drożej kosztować w realizacji, ale za to taniej w eksploatacji. Tam są istotne cele eksploatacyjne, a więc energooszczędność, starzenie się materiałów, zużycie i tak dalej, nabieranie wartości w czasie i takie różne cele są istotne dla inwestora. I teraz kooperatywa to jest jedna z form bycia inwestorem, tylko że inwestor buduje nie na wynajem, tylko buduje dla siebie. Ale ona jest stosunkowo, że tak powiem, ograniczona. Znacznie szerszą formułą jest spółdzielczość, taka szeroko rozumiana, ale ona jest w tej chwili w odwrocie z uwagi na różne uwarunkowania. Natomiast rynek inwestorów jako taki, budujących mieszkania, bo jeżeli wracamy do gęstego miasta i do mieszkań, w Polsce nie istnieje. Nie istnieje z jednego prostego powodu. Nie istnieje z powodu ustawy o ochronie praw lokatorskich. Niestety, jeżeli porozmawiamy z podmiotami gospodarczymi, to są najczęściej deweloperzy i porozmawiamy z nimi, to oni już jutro bardzo chętnie by weszli w tak zwany rynek mieszkań na wynajem, czyli z funkcji dewelopera staliby się inwestorami, czyli budowaliby dla siebie w długim terminie i wynajmowali te mieszkania. Natomiast no niestety ta ustawa, skądinąd słuszna w założeniach, no, wylała dziecko z kąpielą, tak? Znaczy żaden przedsiębiorca rozsądnie myślący o swoim biznesie nie zainwestuje dzisiaj i to jakby widać, no, dookoła nikt nie buduje mieszkań na wynajem, a jeżeli popatrzymy na strukturę własności w Berlinie, to ona jest dokładnie odwrotna niż w Polsce. W Berlinie no, 70% mieszkań to są mieszkania inwestorskie, są mieszkania, które są wynajmowane, tylko 10-15-18% mieszkań to są mieszkania własnościowe, czyli właśnie kupowane od deweloperów na własność. To jest główna przyczyna. W tej chwili no jest jakaś tam duża nadzieja w funduszu, który tworzy Bank Gospodarstwa Krajowego i ma rozruszać niby ten rynek mieszkań na wynajem. To będzie inwestor państwowy, ale clue to jest zmiana tej ustawy. Ta ustawa, no mówię, powoduje szereg patologii, czyli że no ktoś niepłacący czynszu w zasadzie może mieszkać tam do końca swoich dni, nic nie można z tym zrobić i no, nikt się na to nie zdecyduje. Więc to jest niestety główna przyczyna i główny powód tej asymetrii rynku w Polsce, że u nas 85% rynku to są deweloperzy. Mówię niestety, dlatego że to powoduje bardzo duże skrzywienie tego sposobu budowania w takim horyzoncie krótkoterminowych celów, czyli tanio wybudować, dobrze sprzedać i zarobić na marży, nie myśląc o długoterminowych właśnie aspektach
tych, które wymieniłem. Ja chciałem poruszyć takie jeszcze dwa wątki, zanim oddam głos publiczności, ale jeden jeszcze, zanim wrócimy do tych ekonomicznych, bo o nich dosyć dużo mówiliśmy. Chcę jeszcze krótko zapytać o tę kwestię taką bardziej architektoniczną, czyli tego budowania właśnie długoterminowego dla osób, które jednak właśnie myślą dłuższą perspektywą niż deweloper. Czy te budynki, które są realizowane, kamienice, czy one różnią się w formie architektonicznej od takich typowych obiektów, nazwijmy to deweloperskich, czy na czym polega ten urok budowania dla siebie w tym momencie? Jaka jest przewaga realizacji takiego obiektu? Myślę, że podstawa różnica to jest kwestia skala. Jeżeli spotyka się jakaś grupa ludzi, chce coś wspólnie zbudować, no to nie może być za duża grupa ludzi, znaczy, bo inaczej wszyscy się w ogóle nie dogadamy, znaczy, to będzie zapośredniczony jakiś układ, gdzie trzeba będzie wybrać swoich przedstawicieli, prawda, i to mówimy o bezpośrednim wpływie. W związku z powyższym to nawet jakieś tam doświadczenia pokazują, no już nie polskie, tylko zachodnie, ale też można by nie sięgnąć trochę w przeszłość, że to tak się mniej więcej do 20 mieszkań. Znaczy przyjmuję, że te 20 mieszkań około to jest taka grupa ludzi, która jest w stanie jakby z sobą jakby dobrze jakby współpracować, jakoś tam uzyskać konsensus jakby przy podejmowaniu decyzji, bo to jest bardzo ważne, znaczy, bo różnica też jest taka, że ten proces w przypadku takich grup, jakby nazwijmy to oddolnych, no one działają w sposób demokratyczny, to znaczy ten proces jest wydłużony, znaczy przez to jest może bardziej trwały, ponieważ jak już dojdą do czegoś, to już to jakby będą, to już to tak będzie. Natomiast oczywiście w przypadku dewelopera różnica zasadnicza, znaczy, ponieważ jest to system w pewnym sensie autorytarny, ale dlatego bardzo, bardzo efektywny, prawda? No bo decyzje są podejmowane w wąskiej grupie osób na bardzo określonych podstawach, prawda? Nie ma negocjowania tak naprawdę, tylko jest jakby decydowanie. Ale tu jest świetnie, że Pan właśnie to powiedział o tym, o tej różnicy, bo myślę, że to bardzo dobrze jakby rzeczywiście pokazuje istotę. No i zgadzam się też jakby z tą uwagą dotyczącą ustawy o ochronie praw lokatorów, bo właściwie rzeczywiście ona, znaczy ta nazwa jest taka bardzo przewrotna, prawda, bo ona jakby z założenia rzeczywiście miała chronić, ale jak sobie Państwo zobaczą, już nie pamiętam, jak się nazywała ta poprzednia ustawa, bo ona to jest zmiana ustawy, ona była chyba o zasobie komunalnym czy coś takiego, znaczy w ogóle nawet zmieniono logikę jakby w nazwie, prawda, znaczy już tam jeszcze o dodatkach mieszkaniowych, bo kiedyś po prostu wspierano jakby tą różnicę jakby, czyli dodawano ludziom pieniędzy jakby, żeby pokrywać pełen koszt utrzymania, a teraz właściwie okazało się, że to nie ma znaczenia. Znaczy po prostu te budynki zaczynają degradować i ten problem jest odsuwany w na przyszłość. Adwocem do kooperatyw, bo to ja cały czas mówię, kooperatywa to jest pewna typologiczna podgrupa budowania w systemie inwestorskim, czyli budowania dla siebie, ale tak też jeszcze zapolemizuję, oczywiście zgadzam się z tym, że rzeczywiście optymalne kooperatywy to są 6-8-rodzinne. 20 to jest pewnie taki modus operandi, że to się ładnie składa, natomiast my tworząc te kooperatywy, czy organizując we Wrocławiu na Nowych Żernikach, żeśmy odbyli parę podróży studialnych i ileś tam kilkadziesiąt obiektów przestudiowaliśmy w Europie i podróże do Malmę, na B01 to osiedle i tam oglądaliście moje kooperatywy i do Berlina. I w Berlinie byliśmy w takim biurze, które zostało wyłonione w przetargu przez miasto, które ma koordynować proces powstawania kooperatyw, nim zarządzać, pomagać, doradzać i tak dalej. I oni są już na takim stopniu rozwoju, co oczywiście spowodowało opad naszej szczęki, że oni potrafią robić 100 rodzinnych kooperatyw. I to jest też szok, że 100 rodzin potrafią zebrać, dogadać i zarządzać tym procesem. To naprawdę nie mogliśmy w to uwierzyć, ale oglądaliśmy takie kooperatywy i one działają i dobrze się mają. Więc generalnie jest to możliwe, tylko to ileś lat doświadczeń w tym rynku. Teraz jeszcze wracając do tego zasadniczego, bo to była tylko taka, mówię, ad vocem polemika, znaczy uwaga. Wracając do tego gęstego miasta i do tego budowania, to jest trochę niezależne, bo mówię, to uświadomienie sobie tego stylu, sposobu życia tej powoduje, że wszyscy chcą, przynajmniej ja to mówię na przykładzie wrocławskim, być w dużym, w gęstym mieście i to nie tylko kooperatywy tam szukają swoich lokalizacji, tylko to jest naturalne siedlisko dla inwestorów budujących na wynajem, tylko tak jak mówię, na razie oni się bardzo mocno przygotowują, prowadzą rozmowy i tak dalej, ten fundusz już chce wejść, więc za chwilę to wybuchnie bardzo mocno i to jest naturalne siedlisko, bo jeżeli
ktoś buduje mieszkania na wynajem, to umówmy się, kto jest głównym wynajmującym mieszkania. Studenci, ludzie młodzi, których nie stać jeszcze na zakup, ludzie pracujący w tych wszystkich biurowych BPO, w korporacjach i tak dalej. Oni chcą mieć blisko do pracy, chcą na rowerze, chcą korzystać z tych wszystkich uroków życia, kawiarni, kin, galerii i tak dalej, więc oni chcą być blisko i to jest naturalny klient mieszkań na wynajem. W związku z tym inwestorzy będą głównie atakować, i ja już to widzę, śródmieścia miast, to będą główne lokalizacje, ale też zauważyłem, co jest bardzo obiecujące, że deweloperzy wchodzą, że deweloperzy też, we Wrocławiu jest 2 czy 3 deweloperów, którzy już sobie powiedzieli, budujemy tylko w centrum miasta i kupują takie lokalizacje w śródmieściach gęstych, często plombowe, i tam budują właśnie wychodząc z założenia, że to też ekonomicznie się bardzo ładnie składa, bo te działki jeszcze były niedoszacowywane. One są w pełni uzbrojone, co trzeba powiedzieć, nie trzeba budować dróg. Tak. Jest infrastruktura społeczna, bo najczęściej szkoły są przedszkola, wszystko jest. No, jest ten piekarz, fryzjer, nie wiem, co tam jeszcze jest potrzebne, żeby żyć, kawiarnia i tak dalej. Szkoła. To wszystko jest w zasięgu pieszym, także nie trzeba tego samochodu używać. Jest komunikacja publiczna, aby była wydolna, więc też nie trzeba mieć 3 samochodów w domu czy 2, wystarczy jeden na wakacje czy na weekendy. Więc ci deweloperzy już wchodzą ostro bardzo do tych śródmieści, to we Wrocławiu to widać absolutnie, to widać też po cenach nieruchomości, które skoczyły absolutnie do góry i to widać już w pierwszych paru czy parunastu realizacjach. I tak jak pan zapytał wcześniej o klienta, no to tak jak mówię, to są głównie młodzi ludzie, którzy startują w życie, ale z takim już pierwszą czy drugą poważną pracą, najczęściej w jakiejś korporacji, więc właśnie BPO, gdzie oni mają jakąś pozycję, mają przyzwoite jakieś zarobki, czy zarobki pozwalające wziąć kredyt, a z kolei dynamika nawet tej samej pracy, często potrzeba zostawania w jakichś godzinach i organizowania sobie życia tak, że nie wiem, pracuję, wyskakuję do kina albo na festiwal, nie wiem, Nowe Horyzonty, a potem wracam, albo muszę być pod mailem i tak dalej, to wszystko powoduje, że oni chcą mieszkać w tym gęstym mieście, że oni nie chcą jechać do domu godzinę, a potem wracać, żeby z kimś się spotkać wieczorem, tylko chcą przyjechać na rowerze, wziąć prysznic, pojechać znowu albo w ogóle i tak dalej. Także jak patrzę na przykład na tą naszą inwestycję, którą teraz realizujemy, grupową 14, to są głównie właśnie tego typu młodzi, dynamiczni ludzie. A to jest inwestycja, która jest 800 metrów od wrocławskiego rynku. To się ścisłe centrum. Gęste, ścisłe miasto. No ale to też jest trochę symptomatyczne, bo co z pozostałymi, co ze starszymi na przykład, albo z tymi, których nie jest stać na kredyt, czy nie mają możliwości. Starsze osoby nie mogą dostać kredytu, bo są za stare. Prawda? A teraz no, stoimy, Polska jest w ogóle w takiej sytuacji, znaczy my tego jeszcze nie do końca doświadczamy, nie, mało kto ma w ogóle świadomość, że jesteśmy po prostu jednym z najbardziej, najszybciej starzejących się społeczeństw. Tak. Jesteśmy drugim chyba w kolejności, więc jakby to w perspektywie czasowej, niezbyt długiej, ten problem dotknie nas. I teraz jak my jesteśmy w ogóle jako społeczeństwo do tego przygotowani, ale to już jest na marginesie, to jest osobna dyskusja miasta dla po prostu jakby przyjazne po prostu starzeniu, ale... Tylko ja powiem tak, starszych ludzi nie brakuje w mieście, to ja bym powiedział, że problem jest dokładnie odwrotny, znaczy nie chcę, broń Boże, żeby to zabrzmiało, że jest ich za dużo w mieście, bo to nie to miałem na myśli, tylko tyle, że jest ich dosyć dużo. Jest problem taki, że ich nie widać, bo miasto nie jest przystosowane. No jeżeli my mamy we Wrocławiu bodajże kilkadziesiąt tysięcy kamienic, tak, XIX-wiecznych, w tych kamienicach nie ma WIT. Jeżeli my mamy biuro w takiej XIX-wiecznej kamienicy i tam, jeżeli pani, która ma 70 lat, czy mieszka na 5. piętrze, to jest wysokość dzisiejszego 10. piętra. Jeżeli w tej kamienicy nie ma windy, bo nie ma, bo jest 1866 roku, no to ona schodzi raz na 2 dni, bo to jest potężny wysiłek dla niej, tak? Więc to jest problem. Problem nadmiernych powierzchni. No, mieszkają ludzie starsi, którym dzieci się wyprowadziły, którym współmałżonek zmarł, na mieszkaniach, które mają 80-100 metrów kwadratowych. Nie są w stanie opłacić czynszu, nie są w stanie ogrzać tego mieszkania. W naszej kamienicy znowu jest mieszkanie, w którym mieszka pani sama, bo właśnie ma tych 80 parę metrów i w zimie siedzi w pokoju, którym jest 16 stopni. Ja kiedyś coś tam potrzebowałem, zajrzałem do niej, ona siedziała w kożuchu i w czapce, bo nie stać ją na ogrzewanie. Grzeje w jednej izbie czymś tam, jakimś elektrycznym, a reszta jest wyłączona, bo po prostu nie stać. Problem jest dysproporcji, że nigdzie na świecie tak się nie dzieje, że osoba samotna zajmuje 80-metrowe mieszkanie w centrum Wrocławia, też 700 metrów do rynku i to na 5
na piątej kondygnacji, tak? 30 metrów nad ziemią. No, dla takiej osoby znajduje się mieszkanie w zależności od preferencji. To wcale nie oznacza, że ją należy eksmitować gdzieś tam na obrzeża do jakiegoś domu starości i tak dalej. Broń Boże, to tylko mówię, znajduje się mieszkanie mniejsze, znajduje się mieszkanie z windą, być może z jakimś, w jakimś takim miejscu, które jest na przykład spokojniejsze, tak? Żeby było więcej ciszy i tak dalej, co nie oznacza, że to musi być dalej. Tylko, że istnieje program we wszystkich takich dużych, zaawansowanych społecznościach delążowania, on się nazywa, czyli właśnie takiego zarządzania tym zasobem komunalnym. Przeciętny Amerykanin, tak, 40 razy w życiu zmienia miejsce zamieszkania. Moi rodzice ani razu nie zmienili miejsca, tak? W tym miejscu, w którym się urodzili, zmarli. Ja już zmieniłem ze 3 razy, tak? Trzeci raz zmieniam, ale gdzie 40 jeszcze, tak? No tak, ale to jest kwestia pewnych wzorców kulturowych na Polskę, jakby zupełnie inni. Nie, to nawet nie są wzorce, to jest sposób życia. No, to, że dzisiaj moi rodzice też pracowali po 40 lat w jednym zakładzie pracy, tak? My dzisiaj zmieniamy pracę często co 2-3 lata. Tak, a ja na przykład żyję całe życie w swoim mieście. Znaczy, to jest takie personalne historie, oczywiście one nie pokazują skali jakby, bo musielibyśmy się odwołać do jakichś po prostu szerszych badań, które by pokazywały, ale polskie społeczeństwo rzeczywiście mało migruje. Jest ale to nawet nie chodzi o... To oczywiście być może wiązane jest też z tym niedosytem mieszkań na wynajem. Znaczy, że ciężko jest tak naprawdę się przeprowadzić, to jest pewien wysiłek. Tak, no dokładnie. Finansowy także. No dokładnie, jeżeli teraz w Polsce jest 700 tysięcy rodzin, które wzięły kredyt we franku szwajcarskim, tak? Jeżeli wiadomo, co się stało z frankiem szwajcarskim, to mają pętlę na szyi, czyli te osoby są w takim stanie takiego już 30-40-letniego układu feudalnego, w którym oni się nie mogą ruszyć z tego domu, bo jeżeli się ruszą, to sprzedadzą go ze stratą. Ten wysiłek okupiony no, jakąś potężnym krwawicą i tak dalej, no, zostanie zniweczony. W związku z tym one są przywiązane do tego miejsca, a więc nie mogą zmienić pracy na lepszą. Jak w tym miejscu tej pracy nie ma nagle, bo coś się wyłożyło, no to ten problem zaczyna się geometryzować. I jeżeli popatrzymy na to, że takich rodzin jest 700 tysięcy, pomnożymy to przez 2,5 czy 3, no to mamy skalę problemu. I to wszystko przez to, że u nas właśnie nie ma rynku na wynajem. W normalnym, cywilizowanym społeczeństwie taki człowiek po pierwsze nie kupiłby tego mieszkania, tylko najpierw by wynajmował i w momencie, w którym jest problem właśnie z pracą, no to dziękuję, zostawia to mieszkanie, przenosi się do miejsca, w którym ta praca jest i w którym może znowu wynajmować, a po pewnym czasie pracując stać go na to, żeby kupić być może. Ja chciałam zapytać tutaj panów architektów właśnie od tej strony projektowej. Jak na przykład we Wrocławiu, gdzie właśnie jest dużo tych plomb w starym centrum, jak to wygląda od strony architektonicznej? Nowe kamienice, jak się wpisują właśnie tę starą, XIX-wieczną zabudowę, to jest pierwsze. A po drugie, to akurat to, co pan mówi, bardzo mnie trafia, dlatego że jestem bezpośrednio doświadczona, jako że moja córka mieszka właśnie w Siechnicach i wszystko było dobrze do momentu, kiedy byli tylko we dwójkę z mężem. Natomiast teraz, jak są dzieci, no jeszcze nie jest źle, bo jedno przedszkole. Za chwilę będzie tak, że szkoła gdzie indziej, przedszkole gdzie indziej i cały czas oczywiście po kilo cukru trzeba wsiadać w samochód i jechać. Druga córka w podobnej sytuacji, tutaj właśnie piękny dom faktycznie, przepiękne w ogóle otoczenie, ale okolice to się nazywa chyba Michałków czy Michałkowo, więc podobna historia i już jest ten etap wyższy, kiedy jeden chłopczyk jest właśnie w przedszkolu inne miejsce, drugi chłopczyk w szkole drugie miejsce, oczywiście do pracy to samo, więc dwa samochody i w sumie nie ma tak naprawdę kiedy korzystać z uroków miejsca, tego miejsca, prawda, bo jest cały czas samochód, prawda, no jeszcze z Bogiem sprawa, jeżeli to jest, powiedzmy, są takie warunki jak teraz, natomiast no zimą to uważam, że powinna być jeszcze terenówka. Bo jeżeli gmina nie odśnieży, to nie ma zmiłów. Nie ma przyjazdu. Właśnie ta córka, która mieszka tam po Wrocławiu, no ona w tej chwili jest na etapie, że już właśnie nerwowo się zaczynają rozglądać, żeby się przenieść, no przynajmniej gdzieś no bliżej, tak? Żeby ten Wrocław jednak był na wyciągnięcie ręki bardziej. Bo nawet jak jeszcze właśnie dzieci były zupełnie małe, no to nawet sprawa taka jak na spacer z dzieckiem. No nigdzie, bo wokół poldery no jest jedynie tylko, a tu szosa, tak? Ruchliwa, więc po prostu tylko tam wokół tych bloczków. Chociaż no bardzo ładne miejsce, ale tak jak właśnie pan mówił, albo praca
przez komputer, albo właśnie osoby, które są nie związane, że tak powiem, rodzinnie, to wtedy świetna sprawa. Ale dla rodzin to Dokładnie. Ja też... Starsi też wymagają, no musieliby też właśnie jakąś obsługę z zewnątrz, w razie jakiejś tam drogowej. Ja też zauważyłem, że mając ogród, w pewnym momencie tak sobie usiadłem i uświadomiłem, że ja ostatni raz byłem w ogrodzie, mieszkając w domu z ogrodem, że byłem w ogrodzie 2,5 tygodnia temu. No, wracając codziennie do domu, tak? No, to jest tak, jak pani mówi, że jak gdyby budujemy jakiś świat bez zastanowienia się, czy my z niego mamy czas korzystać, jak będziemy korzystali, i potem zaczynamy cały nasz wysiłek wkładać w to, żeby ten świat tworzyć. Więc jak ja nie byłem 2,5 tygodnia, to a tam trzeba kosić trawę, coś przycinać i tak dalej, to zaraz zaczyna być potrzeba no, niemalże posiadania ogrodnika. No, na pewno nie także na etacie, ale jakiegoś tam pana Stasia, który przyjdzie, skosi, wywiezie, przytnie gałęzie, tak dalej, no bo się zaczyna robić jakaś puszcza. Więc to wszystko jest chore, a te drzewka są dalej rachityczne i człowiek sobie zadaje pytanie i nagle wali się w głowę, mówi, kurczę, dlaczego ja tu hoduję jakieś brzuski, które mają tyle w pniu i będę czekał 30 lat, jak będą drzewami, zamiast po prostu wyjść do parku, który ma 100 lat, jest duży. Co z tego, że nie jest mój? To jest to stare powiedzenie, że żeby się napić piwa, nie trzeba kupować browaru, tak? Więc no, wyjdę do parku, który jest wspólny i będę miał drzewa, które mają 80, 100, 120 lat. Przy okazji spotkam znajomych, pójdę z psem i tak dalej. Mam filharmonię, do której mogę pójść i posłuchać koncertu, a nie będę oglądał koncert na YouTubie, tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc to są te wybory. Znaczy nasze życie się tak ustawiło, że muszę powiedzieć, że z pewnymi wyjątkami, ale w większości potrzebujemy tego miasta, żeby funkcjonować i najlepiej być jak najbliżej jego centrum, żeby jak najlepiej z niego korzystać. Tak mam wrażenie, są czasy. Natomiast jeszcze szybciutko, no, pierwszy człon tego pytania, jak się wpisują. No różnie się wpisują, my też się sami różnie wpisujemy. To widać, że tutaj jest jakby taka duże jeszcze nieprzygotowanie architektów architektoniczne, znaczy jest taka nieśmiałość. Jak gdyby te wszystkie budynki, które powstawały jako wolnostojące przy jakichś założeniach osiedlowych, one już wyrobiły sobie pewnego rodzaju taką architekturę, już kształtowały ją jakąś formalną, lepszą, gorszą, ale gdzieś znalazły swój taki język i te wszystkie osiedla są w jakimś tam estetyce stylistycznej. Natomiast tutaj właśnie obserwuję, że w tym takim śródmieściu jest takie zupełnie skonsternowanie i albo próba jakiegoś takiego współczesnego historyzmu, który no, bardzo rzadko dobrze wychodzi, powiem tak, albo może bym powiedział jeszcze drastycznie, że prawie nigdy nie wychodzi. Może znam jeden przypadek do próby takich całkiem niektórych udanych eksperymentów postmodernistycznych we Wrocławiu. Mamy taką kamicę Wojtka Jarząbka na Wybrzeżu Wyspiańskiego, czy Lewczuka na... To są już szczegółowe domy na Trzebnickiej. Całkiem dobre domy, oczywiście bardzo kontrowersyjne, ale wydaje się, że w taki anturaż tego postmodernizmu, który gdzieś tam do tych eklektycznych kamienic całkiem dobrze się ma. No po takie bardzo współczesne realizacje, które są w totalnej kontrze do tego, co stoi. No myśmy taką realizację jedną popełnili, to jest właśnie ten Tespian, który stoi na rondzie Powstańców Śląskich i no zupełnie... Kupując geometrię z tego placu i te wszystkie ustalenia kalenicy, gzymsów i tak dalej, no zupełnie mówi, że jest kamienicą z tego XXI wieku. No i oczywiście tu Państwo musieliby ocenić, czy to jest właściwe wpisanie się, czy nie. No. Ja bym może jeszcze trochę przedstawił jakby z takiego stricte estetycznego jakby spojrzenia na ujęcie jakby tego problemu, na może bardziej taki, powiedziałbym, funkcjonalny, bo osobiście to, co mnie interesuje, to jest to, jak tworzyć stosunkowo małe organizmy, które będą super złożone. I teraz mówię o takim budynku, o pewnej koncepcji, to jest jakby to, co się staramy jakby realizować w ramach tej mikrospółdzielni, że jakby w duchu tak zwanego angielskiego multi-use, prawda, czyli że tam jest program, który już zapewnia jakby pewną, można powiedzieć, samowystarczalność temu małemu obiektowi. W związku z tym przewidujemy usługi oczywiście w parterze, takie usługi typu pomieszczenia na wynajem, które tak jak Pan powiedział, znaczy pozwalają jakby stabilizować ekonomicznie jakby ten cały projekt,
ale też na przykład wspólny taras z ogrodem na dachu, prawda? Znaczy takie funkcje, które generalnie jakby, no to jest bardzo dla mnie ciekawe, że dzisiaj jakby w mieście ja w ogóle nie widzę, szczerze powiedziawszy, żeby powstawały na przykład ogrody na dachach, że wszystkie dachy są martwe. I to jest ciekawe, że nawet się pojawia, to są luksusowymi jakimiś penthouse'ami dla wybranych ludzi, prawda? Dlaczego wszyscy nie mogą z tego korzystać? Dlaczego ta perspektywa miasta jakby powyżej, prawda, jest niedostępna w ogóle dla nas? Znaczy w ogóle nie istnieje w naszej świadomości. I oczywiście to są takie jakby wirusowe działanie, prawda? No bo na to mnie stać, prawda, żeby się na tym jakby skupić. Ale mnie kręci, jak można z tego stworzyć pewną taką formułę, pewną ideę, którą ludzie mogą w jakiś sposób powielać, tak jak idea, kiedyś była idea kamienicy, która się z czego składała? Z tego, że mamy małą działkę, wąską, raczej dłuższą niż szerszą, z dostępem do ulicy, najczęściej w parterze jakaś funkcja ogólnodostępna, najczęściej, bo nie zawsze. Tak, wewnątrz mieszkania oczywiście. Czasami jakaś fabryka jeszcze się pojawiła w podwórku, prawda? Znaczy jakieś może miejsca pracy i tak dalej, i tak dalej. I teraz pan mówił o tych 6-8, prawda? Znaczy ja mówię nie bez powodu 20, ponieważ ze wszystkich jakby analiz, które robimy, bo to jest problem zasadniczy, znaleźć działkę. Czyli mówię teraz o Warszawie, która jest miastem modernistycznym, odbudowanym, jest miastem dużych działek. Jeżeli one są, to są w obszarze Śródmieścia czy Pragi. W każdym razie to są też objęte tak zwanym dekretem Bieruta, czyli właśnie zamrożone. Czyli miasto też nie prowadzi żadnej polityki dotyczącej gruntowej. To znaczy nie dzieli, znaczy nie wymusza po prostu podziałów tych dużych nieruchomości, tylko raczej sprzedaje albo pozwala na realizację dużych osiedli. Więc teraz jakby mój problem to jest znaleźć małą działkę, ponieważ na małej działce mogę powstać mały dom, a w małym domu może mieszkać właśnie ta określona jakby niewielka grupa ludzi. I teraz z wszystkich analiz, jakie robiłem, to wychodziło mi, że po prostu 20 to się po prostu nie da mniej. Bo jak się weźmie tą działkę, pomnoży razy ilość kondygnacji, bo mówimy o określonym typie jakby zabudowy, powiedzmy 5-6 kondygnacji w Śródmieściu, no to wychodzi tyle. I w tej sytuacji jakby robienie mniej, to oznacza, że de facto jest to w pewnym sensie ekonomicznie nieopłacalne, no bo trzeba zapłacić dużo pieniędzy za tą działkę, bo też nie ma żadnego wsparcia, rzecz jasna. Trzeba kupić na rynku, konkurując z deweloperem. Znaczy my konkurujemy czym? Że my nie mamy tej marży, bo on sobie to musi wliczyć. My tylko robimy po kosztach w pewnym sensie. To jest dyktowana właściwie też ekonomicznymi względami. Tak, znaczy jeżeli chodzi o intensywność, to jest ta sama logika, ta jakby deweloper czy my. My tylko mówimy o różnicowaniu funkcjonalnym i oczywiście takim programowym i oczywiście też wprowadzania rzeczy, tak jak pan powiedział słusznie, że kwestia eksploatacja, bo to nas interesuje. To nie chodzi tylko, żeby to wybudować, tylko żeby nie zbankrutować w trakcie użytkowania tego budynku. To ja tylko odwrócę, przepraszam, że zajmę czas przeznaczony na pytania, ale tak, żeby tutaj pan wiedział, to rzeczywiście to jest problem, jeżeli chodzi o kooperatywy, dlatego my, rozpoznając go bardzo dokładnie, mówię, przez te studia, analizy i wycieczki, czy podróże takie studialne do Berlina, do Szwecji, doszliśmy do jednego, że podstawowy problem to jest działka i pomoc miasta. Dlatego na nowych Żernikach, które tworzymy, to miasto wydzieliło małe nieruchomości i mało tego, sprzedaje je w systemie użytkowania wieczystego, znaczy w formule użytkowania wieczystego, a więc proszę sobie wyobrazić, że taka działka pod 8 rodzin kosztuje na starcie 30 tysięcy, więc jeżeli to się podzieli na te 8 gospodarstw domowych, no to wychodzi 3 tysiące z groszami. No ja nie chcę powiedzieć, że tyle się nosi w tylnej kieszeni, ale to są pieniądze, które no, jesteśmy w stanie no, wygospodarować. Tak? To nie jest 3 miliony złotych, które trzeba dać za jakąś działkę. Aha, i mało tego, i miasto zapisuje, że ta działka jest dostępna tylko dla kooperatyw, w związku z tym nie ma tego, co pan powiedział, nie ma konkurowania z deweloperami. Nie ma tego, że trzeba tych deweloperów przebijać, dlatego jest na te działki, na te 3 działki jest 5 ofert, to jest tylko 5 kooperatyw. Oczywiście była próba, ja sam miałem takie spotkanie, zadzwonił deweloper, umówiliśmy się na spotkanie. Drugiego przejęcia. Co jest taki przetarg, widziałem w mieście, tutaj coś tam państwo organizujecie, to nowe Żelniki, tam takie fajne działeczki, byśmy tam postawili te, na chwilę. Panie prezesie, ale to są działki z całym szacunkiem dla kooperatyw, pan jest deweloperem, także to nie tego. Nie, no to założymy kooperatywę, ja ze szwagrem i z moim synem, tak, w trójeczkę i będzie kooperatywa. Na szczęście miasto się udało tak ustawić tą poprzeczkę prawną, że tylko kooperatywy mogą to kupić, w związku z tym nie ma tego konkurowania ceną. W Berlinie to idzie jeszcze dalej, że specjalna pula wydzielona, do tego, że to są tylko dla kooperatyw, że tam tylko kooperatywy mogą budować. I teraz jeszcze wracając do tego, to rzeczywiście jest problem wielkość działek, bo rzeczywiście kooperatywy im
jakby mniejsze, tym lepsze. My jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że Wrocław ma wiele takich działek. No to jest historia właśnie. To są działki miejskie, a nie tylko, ale większość miejskie. Jak zrobiłem takie ćwiczenie, właśnie szukając tej działki na naszą kooperatywę, którą ostatecznie żeśmy nabyli, ta działka ma 200 metrów kwadratowych. Działka no 800 metrów do rynku. Ale szukając takich działek, chcieliśmy najpierw zinwentaryzować problem. Akurat ktoś tam był na praktyce w naszym biurze i posadziliśmy go do tego. Ja zrobiłem takie proste ćwiczenie, wbiłem cyrkiel w mapę Wrocławia w rynek i obrysowałem taki promień właśnie 1,5 kilometra od rynku. Proszę zgadnąć, ile takich działek plombowych o szerokości, ja zadałem takie ćwiczenie, nie więcej niż 12 metrów, bo wtedy to już jest działka taka dla dewelopera, taka klasyczna, że on tam już wsadzi normalną, kilkuosiową kamienicę, więc no powiedzmy tam, nie pamiętam, do 12 czy do 10 metrów szerokości w zabudowie plombowej, tak żeby frontu, żeby można było w tym promieniu, ile takich działek znalazł. 182 działki znalazłem. Miał tydzień czasu, żeby chodzić z aparatem, z mapą i ale miejskie i prywatne, tak? Miejskie i prywatne, w większości miejskie jednak, w większości miejskie, bo to jednak jest ten, więc to jest to. I jeszcze ostatnie ad vocem do Pana proponuję, bo to jest, jak słyszą, co Państwo planujecie, tak zwiedzić kooperatywę właśnie na tym osiedlu B01 w Malmö w Szwecji. Tam jest taka klasyczna kooperatywa, która jest właśnie genialna, że siedem właścicieli wybrało działkę, która ma tam 6 metrów szerokości w centrum Malmö, jednak z widokiem na Bałtyk. Wybudowali sobie 9 mieszkań, z czego w 7 mieszkają, każdy na innym poziomie, a 2 takie mieszkania z tyłu w ogródku są na wynajem. Te mieszkania na wynajem dają im dochód do tego, żeby mogli mniej płacić, praktycznie wcale nie płacą za użytkowanie tych swoich mieszkań, bo czerpią je z wynajmu. W tym ogródku mają szklarnię, a na dachu sobie oczywiście zrobili ogród, z tym, że ten ogród jest z widokiem na Bałtyk i jeszcze mają tam banię, taką wannę, znaczy taką wielką beczkę z gorącą wodą, którą podgrzewają. I się tak właśnie pytaliśmy, zwiedzając to, i grilla wielkiego, jak oni to używają. Oni mają normalny grafik, że jest 7 dni w tygodniu, więc każda rodzina w innym dniu tego używa. No i generalnie od czasu do czasu ktoś chce zrobić jakąś imprezę, to tam się wpisuje. Można. Super. Ja chciałam zapytać, bo mówiliście panowie, że tam w Berlinie jest firma, która tym kooperatywą ułatwia wszystkie porządki. A jak to jest w Polsce? W Polsce nie ma żadnych instytucji na razie, bo w ogóle nie ma... Wów ewentualnie Wrocław mogło być takim przykładem, bo tam to jest bardziej zaawansowane. Tak, ale to jeszcze nawet nie działa... Czyli u nas rozumiem, że ta kooperatywa jakby szuka tylko biura projektowego i wtedy współdziałają, czy jak to jest? No tak, tak. Znaczy, w ogóle coś jeszcze muszą się zorganizować. Muszą zacząć, ta grupa musi się w jakiś sposób. Oni są organizatorem, a wy... Tak. Oni są inwestorem tak naprawdę, czyli w tym momencie muszą na... W ogóle formułę prawną muszą znaleźć, bo u nas nie ma nic. U nas jest kompletna jakby pustynia w tej materii. Najpierw grupa, która chce wybudować sobie dom dla siebie, no musi zacząć od początku, czyli musi najpierw się zdecydować na formułę, której nie ma dla kooperatyw. Od tego trzeba zacząć, więc albo musi zawiązać spółdzielnię, no ale tutaj mamy ustawę o spółdzielczości, prawo i tak dalej, to jest bardzo skomplikowane i zbiurokratyzowane i nie polecam tego. Albo musi założyć spółkę cywilną, to jest normalna spółka handlowa, spółkę cywilną, natomiast ona też nie jest najlepszym rozwiązaniem, dlatego że w spółce cywilnej odpowiada się solidarnie całym swoim majątkiem za problemy jak gdyby członka spółki. Tak? Czyli wyobraźmy sobie spółkę cywilną 6 rodzin, w których nagle jeden z właścicieli traci pracę, tak? Nie może spłacać kredytu i te 5 pozostałych musi solidarnie ten kredyt jego spłacać, a jeżeli nie, to przychodzi do nich komornik, tak? Puka i zajmuje majątek, więc to rozwiązanie też nie da się zrobić. W związku z tym to, co myśmy przećwiczyli we Wrocławiu na tych nowych Żernikach, najlepszą formułą jest na razie po prostu współwłasność, czyli taka współinwestowanie, współwłasność. To nie jest najlepsza formuła, ale wydaje się, że jedyna możliwa. Więc to jest pierwszy problem, a potem wszystkie problemy pozostałe. Czyli trzeba znaleźć działkę sobie samemu, trzeba znaleźć architekta i tutaj rzeczywiście bez pomocy
gmin tak naprawdę, czyli samorządów, te kooperatywy nie powstaną. Nie ma szansy, bo nie ma aż takiego... Trudne. Inaczej, powstaną pewnie, jeżeli ja głęboko kibicuję Wam, czy paru innym, które są, ale to powstaną bardziej na zasadzie takich przykładów, takich wyjątków, że można, ale one powstaną tylko dlatego, że w 100% przypadków w te kooperatywy są zaangażowani architekci albo prawnicy, którzy mają swój własny cel, taki, żeby po prostu przeprowadzić pewien eksperyment na własnym ciele, tak jak lekarz wynajmujący jakąś szczepionkę, nie mający programu na badania, tak, zakrojone na tam szeroką skalę, na tam 5000 chorych, no bo co robi? No na końcu sobie ją wszczykuje i jak przeżyje, no to jest Nobel, tak? A jak nie, no to trudno, tak? A nie ma jakiejś szansy, żeby na przykład istniejące już jakieś duże biuro architektoniczne w jakiś sposób tam się dogadały z miastem i tych urzędników, że tak powiem, na etat wzięły, żeby... No jest przykład. No my robimy instytucjonalnie to tak, ale nie jako biuro, tylko no jako środowisko architektoniczne, że namówiliśmy miasto, że, bo teraz tak, jaką miasto ma z tego korzyść, a więc ma korzyść ogromną. Oprócz tego, że ma korzyść wizerunkową, że buduje pierwsze kooperatywy, to stworzy sobie takie środowisko bardzo obywatelskie, bo kooperatywa, co tu jeszcze nie zostało powiedziane, to jest idealna formuła jakby jako budulec miasta, dlatego że proszę zobaczyć, w takim typowym osiedlu deweloperskim wspólnota ludzi jest całkowicie przypadkowa. Ci ludzie kupują, nie znają się ze sobą, często dowiadują się, że mają różne sprzeczne hobby, zainteresowania. Jeden ma 5 dzieci, a drugi ma 5 psów, a trzeci gra na fortepianie i sobie przeszkadzają nawzajem. W upadku tego dopiero współdziałają. Tak. Zawiązują wspólnotę najczęściej około roku, dwóch, taką prawdziwą wspólnotę już po wprowadzeniu się, bo najpierw się wprowadzają, nie znają się, nie mają czasu, muszą wykańczać te mieszkania. Potem jak je wykończą, to się dowiadują, że jest jakiś zarządca, nie przychodzą na zebrania. Mówię, po 2-3 latach zawiązują, potem się dowiadują, że nie mają drogi, że tej drogi już nie będą mieli, bo deweloper się zwinął i poszedł na inne inwestycje. Że przedszkola to w ogóle nikt nie zamierza im wybudować. Zaczynają zawiązywać jakąś taką szerszą wspólnotę, zaczynają się gdzieś tam łańcuchami przykuwać do urzędu, żeby im tam wybudowali to przedszkole, czy tam do drzew, żeby im nie wycinali i tak dalej. Po czym zanim im tą drogę zrobią, to się najczęściej już wyprowadzają, bo to osiedle jest za małe dla nich i rodzi się drugie, trzecie dziecko, potrzebują większego mieszkania i się wyprowadzają i tą historię powtarzają. W związku z tym tworzy się miasto bez takiej wspólnoty obywatelskiej. Natomiast kooperatywa w odróżnieniu od tego jest taka, że ci ludzie się poznają się na początku i tworzą tą wspólnotę i są bardzo roszczeniowi, ale w pozytywnym znaczeniu tego słowa, że się chcą, szukają miejsca, które już ma infrastrukturę, a jeżeli nie, to będzie miało, bardzo dokładnie to miejsce rozpoznają, są grupą. Jak myśmy byli w Berlinie i zwiedzaliśmy te kooperatywy, no to tam mówili sobie ci ludzie, też byliśmy u nich w domach i tak dalej, to mówili, że to są takie piękne przypadki, w którym ludzie kompletnie sobie obcy, ale właśnie zgromadzeni i już po wybudowaniu to potrafią po prostu dzieci sobie zostawiać. Sąsiad z 5. piętra idzie do kina, przyprowadza dzieci do sąsiadki z 1. piętra, zostawia ich, idzie do kina, wraca, odbiera, na drugim razem on zostaje z jej dziećmi. No proszę sobie to wyobrazić u nas w takim nowym, w nowym domu, na nowym osiedlu, na tym Wilanowie, tak dalej, zaraz po wprowadzeniu się, tak? Po 5 latach, owszem, tak, takie więzi już zaczynają funkcjonować, ale zaraz po wprowadzeniu się. Tam to jest możliwe od razu. Więc to są te zalety kooperatyw i dlatego miastu powinno bardzo, bo dla miasta to jest idealne społeczeństwo, zresztą szereg badań, że ci ludzie w kooperatywach głosują, na przykład, nie wiem, kiedy w mieście jest procent, tam powiedzmy 40% ludzi chodzących na wybory, to w takich społecznościach, kooperatywach 80%, jak w Szwecji, prawda? No, ale jaki jest stosunek miasta, urzędu? No miasta w ogóle o tym nie wiedzą jeszcze, tak? Jeżeli by pani pojechała pewnie do jakiegoś, nie wiem, Rzeszowa czy Kielc, nie obrażając, oczywiście, no pewnie ktoś pomyślałby, że mówimy o jakimś... Łodzi też byłby problem. O jakimś systemie, no, o jakimś... Myślę, że może powinno się paru urzędników w jakiś tam sposób zmusić do wyjazdu do tego Berlina czy do Szwecji, no, i pokazać im to, tak, żeby, no, to zobaczyli, usłyszeli od obcych ludzi, bo wiadomo, że polski urzędnik polskiego obywatela nie posłucha. No myśmy tak zrobili, dokładnie tak, jako społeczność. Jako własną inicjatywę, być może, że w mieście...
Jako ten projekt Nowe Żerniki zorganizowaliśmy sobie dwa busy i wraz z architektem miasta. Połowa tych busów to byli urzędnicy miejscy. Pojechaliśmy razem na tą wycieczkę i cały dzień łaziliśmy po tym Berlinie. To właściwie nawet miasto zorganizowało to. I teraz miasto właśnie jest takim organizatorem tych kooperatyw. To jest rola miasta. Tak. I jakby przyjęło to jako swój pomysł, to tak. Wtedy oni nie mówią przeciw. W Berlinie jest to tak posunięte, że miasto nie ma czasu się tym zajmować, w sensie nie ma struktur, bo to już jest przemysł. W Berlinie około 18% w ogóle całej substancji mieszkaniowej w centrach jest zbudowane przez kooperatywy. To są już tysiące mieszkań. To jest kilka tysięcy en bloc zbudowanych mieszkań, więc to jest bardzo dużo. To wymaga naprawdę dużej zdolności organizacyjnej, szeregu osób zatrudnionych, więc miasto oczywiście nie chciało tego mieć, ale co robi? Robi przetarg na firmę, która się tym zajmie. I taka firma wygrała, zresztą jest bardzo zabawnie, bo firma ma swoje biuro w starym kościele. Kościoły są przerabiane często na budynki biurowe. Przyjeżdżamy na adres, patrzymy kościół. O, to chyba nie tu. Wchodzimy do kościoła, kościół kompletnie. Część kościoła jeszcze wieża pełni swoje funkcje religijne, tam dzwoni dzwon od czasu do czasu, a cały kościół wypruty w środku, wstawiona taka szklana kostka i tam na wielu poziomach biura dziesiątki czy setki ludzi krzątających się ksera. I to jest prywatna firma, która wygrała na kilka lat przetarg na obsługę kooperatyw. I to tak działa, że każdy, kto chce założyć kooperatywę, tak, jakiś tam Kowalski, myśli sobie, kurczę, poznam kogoś, kto mieszka w kooperatywie, myśli fajne, no też chcę zrobić. To nie jest tak u nas, że zakłada grupę na Facebooku, czy gdzieś tam chce kooperatywę i szuka, tylko idzie do tego urzędu, bo wie, że on tam jest i się zgłasza. I oni od razu go tam ankieta badają, sprawdzają, ile ma tam dzieci, psów, jakie hobby, czy hałasuje, czy nie, czy taki, owaki, siaki i go klasyfikują do jakiejś kooperatywy. Właśnie po to, żeby dobrze współdziałał z sąsiadami. I przychodzi na to zebranie, poznaje tych ludzi, mówi pasuje mu tak, no to się zapisuje do tej kooperatywy i oni takich kooperatyw jako urząd prowadzą kilka, czy kilkanaście naraz. Po czym, jak ta kooperatywa się zawiązuje, no to oni szukają, mają ileś tych działek i szukają odpowiedniej działki, potem kojarzą architekta. Ci architekci specjalizują się w kooperatywach, bo to się zupełnie inaczej pracuje z kooperatywą niż z deweloperem. Tam się wszystko szyje na miarę. U dewelopera się produkuje tak jak margarynę, tak? Jest to bardziej produkt i tak dalej, i tak dalej. Więc i tym całym procesem nie tyle zarządza miasto, co miasto go kontroluje. W tym sensie, że właśnie taką firmę wynajmuje. Ta firma produkuje specjalne takie książeczki, jak przejść przez kooperatywę. Także przychodzi się do tej firmy, bierze się taką książeczkę, czyta się wszystko, wszystkie za, przeciw, są specjalne zebrania. Także no, to jest naprawdę mega zorganizowany jakby przedsięwzięcie. Ja bym może jeszcze dodał, że właściwie jeżeli tak już czysto pragmatycznie wejść w skórę tych urzędników i spojrzeć, jakie oni mają w Polsce cele, no bo oczywiście oni, dla nich to, co Pan powiedział, to jest bardzo ważne, tylko że nie dla nich, może myślę. Znaczy nie, bo to jest kwestia myślenia bardzo prosto. Znaczy to jest raczej, wiadomo, że jest problem braku pieniędzy na edukację, prawda, no i tak dalej. Po prostu tysiące problemów z zniszczonymi miastami w sumie, jakby zdekapitalizowanymi i też bardzo zwracam uwagę jakby sytuacja finansowa polskich samorządów. One są jakby bardzo, znaczy mam bardzo scentralizowaną strukturę państwa, która również w zakresie finansowania samorządów. Samorządy są często w złej kondycji finansowej. Mają bardzo dużo obciążeń, bardzo mało możliwości pozyskiwania środków. I teraz ja myślę, że jeżeli już tak dotknąć jakby problemu, który też zresztą jest gdzieś marginalizowany, to jest jedno z zadań samorządu, czyli stwarzanie warunków do zaspokajania swoich potrzeb mieszkaniowych. To myślę, że jest jeden taki powiedzmy trzon, na bazie którego można było to rozwijać. I teraz oczywiście to nie jest tak, bo ta formuła, która funkcjonuje jakby na Zachodzie, to jest zresztą bardzo wiele różnych, więc to nie jest jedna, bo to co Pan mówi, to pewnie są, głównie to są Baugruppen na przykład i one też są specyficzne, bo to czyli są grupy budowlane po polsku, tak? I one też są właśnie ukierunkowane na własność jakby mieszkania, ale są tam na przykład inne przedsięwzięcia, na przykład typu syndykat, to jest z kolei bardzo takie anarchistyczne, tam są bardzo tanie mieszkania,
one wręcz kontestują jakby to wspieranie Baugruppen, bo uważają, że jakby to nie jest, znaczy mają bardzo taki ideologiczny, ale też moim zdaniem dosyć słuszny, ponieważ one się ukierunkowują na grupy, które posiadają prawie nie w ogóle nie pieniędzy. Są jeszcze inne formuły typu tam Habitat for Humanity, prawda, gdzie się samemu buduje, prawda, już nie mając kompletnie nic, prawda, więc tych formuł jakby stwarzania warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, te strategie może jakby, ona może być bardzo złożona, ona może adresować się do różnych grup, prawda, bo to, o czym my mówimy, to raczej mówimy o pewnym segmencie polskiego społeczeństwa, który nie jest pewnie zbyt duży. Fajnie jakby był większy, bo to są ci aktywni obywatele, którzy potrafią wziąć sprawy w własne ręce, dają jakiegoś takiego, można powiedzieć, takiego nowego ducha jakby i też pewne wzorce, takie nazwijmy to obywatelskie jakby pojawia się, bo to jest kwestia współpracy, prawda? Znaczy nie robimy sami, tylko uczymy się współpracy najpierw w małej grupie po to, żeby móc współpracować w większej. Więc wydaje mi się, że ten dodatkowy element to może być taki, powiedzmy, no nie wiem, taki coś w stylu edukacji obywatelskiej, bo to jest jednak, jak już ktoś się zbuduje, bo mówi się, że są dwa największe, najgorsze rzeczy w życiu, prawda, to jest rozwód chyba i budowa domu. Więc po prostu myślę, że jak się po prostu przez to przejdzie, no to bardzo potrafi jakby wzmacniać. I tylko to wymaga, tak jak tu było powiedziane, jakby no dużego wsparcia i niestety to my jako my będziemy próbowali to robić własnymi siłami i robimy to trochę dla siebie, ale też chcemy zrobić z tego taki przykład, że można. Fakt dokonany, prawda, że można się było do czegoś odwoływać, nie mówi, że się nie da. W pewnym sensie podzielić się tą wiedzą, jakby pokazać, że można robić w podobnej formule i może jakoś spróbować otworzyć po prostu te drzwi, po prostu te oczy, umysły, tak. Dwa takie tutaj komentarze bym dodał. Znaczy jeden jest dla mnie fascynujący to, że my jesteśmy jednak też takim społeczeństwem budowniczych domów, bo faktycznie deweloperzy tutaj budują dużo, ale jeśli patrzeć na statystyki, to faktycznie spory udział też to jest budownictwo indywidualne i no nie wiem, wystarczy kupić sobie muratora i czytać te wszystkie historie. Ja ze szwagrem tutaj wykopałem fundamenty, nauczyłem się jak murować, stawiać dach i no to zrealizowałem. Tak. Koszmarów, które straszą. Tak, no na pewno. Tylko chodzi mi znaczy rozlewających się miast. Tak, chodzi mi bardziej o to, że jednak ta determinacja, żeby coś zrobić jest, tylko że faktycznie ona się realizuje na obszarach. Znaczy, ale to jest wszystko w ramach co najmniej rodziny, znaczy co najwyżej rodziny. Tak, i to jest też jest co innego. To jest ten taki negatywny jednak kapitał społeczny, że rodzina kontra rodzina, prawda? A nie tak. Rodzina z inną rodziną. Nie, no to jest taka absurdna charakterystyka polskiego społeczeństwa, że my nie potrafimy działać w grupie, wspólnie, że mamy strasznie niski taki potencjał działania w grupie, a bardzo wysoki indywidualny, znaczy nam bardzo dobrze wychodzą na przykład rodzinne przedsięwzięcia biznesowe, a jeżeli popatrzymy na polskie duże firmy, to ich nie ma, tak? I to jest absolutna charakterystyka niestety naszego... A co dlatego mnie, przepraszam, na przykład nie dziwi, że takie kooperatywy powstają w Niemczech czy w Szwecji, gdzie nawet powiedzmy 100 takich przedsiębiorców, no w cudzysłowie, dlatego że to jest kwestia mentalności, ta kulturalna mentalność. Tylko pamiętajmy, że to się działo. W Japonii czegoś takiego chyba nie ma. A tylko pamiętajmy, że w Polsce się działo. To nie znaczy, że w naszym społeczeństwie nie jest to możliwe. Jest to możliwe. To jest kwestia pewnych paradygmatów, bym powiedział, które polskie społeczeństwo na początku transformacji przyjęło. Na przykład własność. To jest to indywidualna, zaznaczam, własność, bo już nie wspólna, bo to, co pan powiedział właśnie o spółdzielniach. Dlaczego to jest taki już teraz zły model? Ponieważ on skutecznie został rozwalony. Znaczy w sensie prawnym. Prawie, że jest wynaturzony, prawda? Dlatego my na przykład jeszcze mogę tutaj, bo była rzucona ta spółka, wspólne przedsięwzięcie, bo wiem, że Wrocław w takiej formule proponuje, że inicjatywa wspólnego przedsięwzięcia, nie jest to niestety żadna formuła prawna, bo to jest porozumienie. Spółka cywilna też ułomna niestety, bo właśnie nie ma, znaczy ona nie ma osobowości prawnej, tam tylko podatkowe chyba są z tego co wiem kwestie. I rzeczywiście odpowiedzialność jest każdy za każdego. My na przykład idziemy w formułę spółki z o.o. Non profit. Przewrotnie. Ale to jest skomplikowane. Myśmy też zastanawiali się, jest strasznie biurokratycznie, pełna księgowość. Wiemy, ale my po prostu też robimy to, bo my robimy też ten budynek właśnie, on jest de facto, to jest, robimy budynek na wynajem, tylko dla siebie. I też być może dla kogoś, prawda? Ale jakby ci udziałowcy są tymi, którzy inwestują, są tymi inwestorami, czyli jakby jest troszeczkę jakby tutaj przewrotna jakby konstrukcja w tym modelu. Szukając formuły, ona jest rzeczywiście, spółka z o.o. jest dosyć zbliżona do spółdzielni, przy czym jest jedna rzecz, tylko różnica,
To znaczy, że w spółdzielni decyzje podejmowane są jeden głos, jeden właściciel. Tutaj są podejmowane jak we wspólnocie mieszkaniowej, czyli proporcjonalnie do udziałów. Przy czym my też próbujemy tam przy pewnych decyzjach nie o charakterze niemajątkowym wprowadzić takie zapisy, że decyzje wtedy zapadają jeden po prostu. No, zresztą tu mogę spółki, możecie sobie to różnie zapisać. No. Tak, tylko że no właśnie rzucam to, bo jakby my przewrotnie wykorzystujemy formę chronioną przez państwo do tego, żeby realizować pewien cel, który nie jest wspierany. Więc to też jest jakby możliwe i tam oczywiście już nie odpowiada się każdy za każdego, tylko majątkiem spółki. Jakby jest inna skala jakby odpowiedzialności. No oczywiście to też jest eksperyment. Więc... musicie bardzo uważać, dlatego że to niestety polskie prawo, my prowadzimy spółkę jako działalność projektową, więc polskie prawo nie jest przystosowane i tam szereg pułapek takich podatkowo-prawnych, że świadczenie sobie samemu usług, za chwilę tam wejdzie jakaś kontrola skarbowa i tak dalej, i tak dalej. I się zapyta, dlaczego za tyle wynajmujecie sobie, dlaczego nie. I różne historie, więc to naprawdę dosyć odważnie, powiem szczerze, i trzeba bardzo uważać, bo to nie jest konstrukcja przewidziana dla kooperatyw. Niestety nie. Na przykład budowy, do zakończenia budowy była spółka z o.o., a potem ją rozwiązać i zrobić wspólnotę mieszkaniową. Znaczy, powiem tak, to... Można zrobić spółdzielnie. Ja się trochę na tym już znam, ale nie na tyle, żeby tutaj jakiś głos ekspercki. Na pewno jedno jest pewne, nie mamy na naszym rynku formuły przygotowanej do tego typu przedsięwzięć. Nie mamy, musimy szukać zastępczej. Spółka ZOO nie została po to wymyślona, tak? Ale spółka ZOO, tak te Baugrupę w większości spółki funkcjonują jako spółki ZOO, nawet te syndykaty anarchistyczne w takiej formule działają, więc to jest sprawdzona jakby i to jest podobna, analogiczna jakby formuła prawna. Tylko tam, nie mają takiego prawa podatkowego i takich urzędów skarbowych, które... Tylko, że umówmy się, że w polskiej rzeczywistości jakby no nie ma jednej instytucji kontrolującej, prawda, tylko jest ich szereg, więc już musimy się nastawić na formułę, która jest optymalna z punktu widzenia celów, no i oczywiście próbować... Są pytania z sali, przepraszam, bo chciałbym jeszcze dać możliwość głosu innym osobom. Działa finansowanie tej całej inwestycji, bo we wszystkich krajach, w których dominuje jednak własność prywatna na rynku nieruchomości mieszkaniowych, gdzie próbuje się te alternatywne sposoby realizacji zasobu mieszkaniowego wprowadzać czy promować, zawsze ten problem jest identyfikowany jako największa bariera, czyli banki po prostu, które uważają takiego klienta, który kupuje sobie mieszkanie od dewelopera, bądź kogoś, kto chce wysprzedawać, tak jak w Polsce, własny dom, jako bezpiecznego klienta, któremu udziela kredytu hipotecznego. A w przypadku tej Baugrupy czy kooperatywy zaczynały się trochę problemy, tak jak w przypadku spółki cywilnej, czyli co się stanie, jak nam się sypnie grupa, jak to sobie może płacić. To jest problem. Mi nam się też wydawało naiwnie, jak zakładaliśmy to, próbowaliśmy założyć tą pierwszą kooperatywę, że to jest trochę tak jak z zakupem hurtowym, tak? Czyli że przychodzę do sklepu i chcę kupić na raz 6 lodówek, no to sprzedawca, na którego trafimy, to nagle skacze pod sufit i mówi: wow, no to ja panu dam 10 czy 20% zniżki albo w prezencie, nie wiem, kuchenkę jeszcze, dlatego że taki obrót pan robi. I myśleliśmy sobie, że tak samo jest w banku. Przychodzimy do banku i mówimy, że chcemy 10 czy 20 kredytów hipotecznych w jednym miejscu, a więc jedno sprawdzenie ryzyka zachodzi, jedna analiza cała i tak dalej, potem wszystko jest tak samo uproszczone. To te kredyty powinny być tam o ileś punktów niższe i korzystniejsze. Otóż tu się nagle ściana w twarz. I się okazuje, że bank mówi nie. Najpierw mówi, że to jest dużo droższe, a potem w ogóle nie chce tego dać. I to jest podstawowy problem, że w ogóle właśnie nie ma instrumentów. To jest największy problem tych naszych kooperatyw we Wrocławiu, że na razie żaden bank się nie odważa kredytować tego, więc niestety, znaczy tak, jedna z kooperatyw ma jakąś w tej chwili promesę jakiegoś banku gdzieś tam spółdzielczego, no jak coś wstępnie obiecał, natomiast reszta niestety ze środków własnych idzie na zasadzie takiej, że wszyscy mają jakieś tam mieszkania, tu zakładają, na szczęście niewiele na działkę, bo to tak jak powiedziałem, użytkowanie wieczyste, więc to są takie pieniądze, które no, gdzieś tam są dostępne i można je założyć, po czym będą budować no,
sprzedając te mieszkania albo zaciągając kredyt pod te mieszkania i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest niestety taki piruet trochę, bym powiedział, finansowy. Czy to fakt, że tam jest użytkowanie wieczyste, czyli nie jest utrudnieniem, bo bank w razie braku spłaty kredytu nie może nawet przyjąć działki, że tam nie ma po prostu żadnego wkładu? Znaczy w tej chwili powiem tak, jesteśmy akurat przed tym, że i tutaj znowu bardzo niski ukłon w kierunku miasta, bo miasto się zaangażowało w pertraktację z paroma bankami. To miasto negocjuje i nawet powiem tak, stara się być jakimś gwarantem właśnie w tej umowie z bankiem. Jeżeli ta konstrukcja wyjdzie, to naprawdę no, to będzie pokazywało, że tu rola miasta, gminy jako takiej jest no, nie do przecenienia w tym całym systemie. Jeżeli nam to wyjdzie, ale nie chcę zapewnić, że to jest dosłownie, w tej chwili się toczą te rozmowy. Jak byłaby forma gwarancji finansowa, czy... Nie chcę no tego, zresztą ja nie uczestniczę do końca w tych rozmowach, więc też nie chcę się wymądrzać. Generalnie jakoś tam miasto chce właśnie być takim rodzajem gwarantu, tak jak mówię, nie ma tej gwarancji bezpośredniej. Natomiast patrząc na zewnątrz, no, w tym chociażby Berlinie, no to są specjalne 3 banki wyznaczone przez państwo, które mają produkty tylko dla Baugruppe. Ale ja wiem, że w Niemczech był problem, że też banki w ogóle nie chciały wspierać tego typu inicjatyw. Ale w tej chwili spokojnie dalej. Wiem, że jest jeden znam konkretnie, GLS Bank, który z kolei jest bankiem takim spółdzielczym też, ekologicznym, znaczy wspiera inicjatywy, które mają tam znaczący jakiś tam wpływ na ochronę środowiska. I on jakby większość tych inicjatyw wiem, że jakby stamtąd jakby idą te pieniądze. Natomiast to jest też tak, że też była właśnie ta nieufność, prawda? I myślę, że to nieufność, bo pytanie, czy to jest kwestia ekonomii, znaczy rzeczywiście to jest, na czym się zasadza, prawda? Bo bank na pewno to robi w kategorii kalkulacji ryzyka. Znaczy musi powiązać ryzyko z taką strukturą, prawda? Że to jest bardziej ryzykowne. No ale pytanie dlaczego? Więc nie, to głównie wynika z tego, że no, jednak działa rachunek, myśmy to potem zrozumieli, bo rzeczywiście na początku to była taka ściana w twarz, ale potem zrozumieliśmy, że rzeczywiście tak jest i to najbardziej zrozumiałem w Malmę, wizytując tą kooperatywę tych 7. Oni budowali to ze swoich pieniędzy, po prostu każdy sprzedał jakieś tam mieszkanie, złożyli się i budowali. I właśnie nagle powiedzieli, kurczę, nagle ta inwestycja prawie się im wyłożyła w środku budowy, bo nagle dwóch z nich, jakieś kłopoty rodzinne, coś tam, rozwód, podział majątku i w ogóle nagle powiedzieli, no sorry, my musimy stąd wyjść, tak? I oni wyszli z tej kooperatywy, zostały te 2 puste miejsca. I nagle zrobiła się dziura finansowa, ich nie było stać na kontynuowanie, na płacenie faktur wykonawcy i tak dalej, i tak dalej. I przedsięwzięcie było o włos od zawalenia się, od bankructwa. I wydaje się, że tutaj banki właśnie tak oceniają, że i to było tylko 7 rodzin, więc jeżeli weźmiemy pod uwagę 20, to ten rachunek prawdopodobieństwa, znaczy to prawdopodobieństwo się zwiększa. No i zaczyna być rzeczywiście problem. Natomiast w Niemczech jest to rozwiązane właśnie, i to są 3 banki. Myśmy w tej instytucji dostali 3 ulotki 3 banków, które kredytują, mają produkt tak wyliczony, że to ryzyko. Ale oczywiście to są banki specjalnie utworzone właśnie też tak. W tym kierunku. Mam jeszcze pytanie o to, kim właściwie są ludzie, którzy zawiązują takie kooperatywy. Czy da się wyjść jakiś profil na takich ludzi? Dlatego, że w literaturze o reurbanizacji ogólnie się dosyć często podkreśla, że ludzie, którzy chcą zamieszkiwać w mieście, decydują się na to, są często jakieś takie nietypowe gospodarstwa domowe, a nie wiem, jednoosobowe, związki tej samej płci i tak dalej. Pytanie, czy jakby ten sam schemat jest powielany przy kooperatywach, czy jest to bardziej zróżnicowane, że tak powiem? Myślę, że aktywność to jest jedyna, po prostu trzeba chcieć współpracować z innymi. Trzeba mieć chwilę czasu i taki atawizm, taki pewien kapitał rzeczywiście, raczej znaczy finansowy też, bo to niestety są zawsze to jest drogie, nawet jeżeli on nie jest duży, ale musi jakiś być, nie może po prostu bez niczego. Myślę, że taki kapitał, powiedziałbym, wolnego czasu troszeczkę i pewnych kompetencji. Bo każdy powinien też coś włożyć, tak mi się wydaje, że tak. To jest... W każdej kooperatywie, którą my widzimy we Wrocławiu na tych 5 jest albo architekt, albo prawnik. Tak. To jest reguła. Najczęściej jest to architekt, czy jest liderem. Tak. I to są najczęściej takie zawody, tak? Natomiast co do takich społecznych, to nie. To są najczęściej ludzie, którzy już, to nie jest ich pierwsze mieszkanie,
To są najczęściej ludzie, którzy mają rodziny, jakieś tam jedno, dwójkę dzieci, właśnie stoją przed potrzebą zorganizowania większego mieszkania. Nie stać ich na takie mieszkanie w centrum miasta u dewelopera, bo ono po prostu kosztuje majątek. I to nawet nie chodzi o to, że ono nie jest szyte na miarę, bo my właśnie tutaj jako tutaj przedsiębiorczy bardzo ludzie, to potrafimy sobie jak w tej reklamie z tej syrenki wyklepać Peugeota, tak, przy pomocy słonia. Więc z takiego mieszkania deweloperskiego jesteśmy sobie w stanie ze szwagrem zrobić penthouse i przy pomocy praktikera, ale bardziej chodzi o wielkość, tak, o wielkość. Po prostu ich nie stać na tyle metrów u dewelopera, o czym myśmy jeszcze nie powiedzieli, co jest najistotniejsze w kooperatywach. Teraz na tym się łapię, za to przepraszam, że po prostu najzwyczajniej w świecie metr kwadratowy budowany w systemie kooperatyw kosztuje te 30-40% taniej niż metr u dewelopera. I to jest podstawowy, jeden z podstawowych spraw. I jeżeli takie liczby przyjmiemy, to jeżeli kogoś stać na 50 metrów kwadratowych u dewelopera, to w kooperatywie sobie za te same pieniądze zorganizuje 70 metrów. No to jest dwójka dzieci więcej, tak? Dlatego też ludzie budują domy, prawda? Tak, jeżeli tak. Także to jest podstawowy ten. A dlaczego tak jest? No bo wiadomo, odpada przede wszystkim marża dewelopera, jest tańszy grunt najczęściej, bo to jednak miasto tutaj wspomaga, odpadają koszty sprzedaży, które są na poziomie 3-5%, odpadają koszty marketingu mieszkań, nie trzeba tych wszystkich targów mieszkaniowych, tych makiet, tych długonogich hostes, tych baloników, cukierków i tak dalej, tych ulotek, tego wszystkiego, no bo to jest o tyle tańsze. A jeszcze chciałam wrócić do tej gwarancji miasta. Czy to nie jest tak, bo no, jakiś czas temu trochę tam siedziałam w tych przepisach, że właściciel gruntu jest właścicielem budynku. Kiedyś był taki przepis i myślę, że on chyba nie został. To jest miasto, które jest właścicielem gruntu niejako, jeśli coś by się stało, to staje się właścicielem tego budynku wybudowanego na jego gruncie. Jest własność gruntowa i własność budynku. Ale akurat dopracowałam. Chodzi o prawo. Nieruchomości. Ja wiem, ale to pani chodzi o prawo, ponieważ jeżeli by było taka sytuacja, że mamy użytkowanie wieczyste, które jest dzierżawą, to jest wtedy, ale to jest bardzo trwałe prawo, forma prawa własności, można powiedzieć, to można obracać bez zgody tego dzierżawcy. I teraz i tutaj rzeczywiście mamy sytuację, że jest własność miasta, kto inny jest właścicielem, bo to jest dzierżawca, ale to prawo jest na tyle silne, że na przykład ten dzierżawca może występować o pozwolenie na budowę i tak, być ale dzięki zastawiać temu miasto w pewnym sensie, będąc gwarantem... Poprzez umowę dzierżawy. Tak, to jest bardzo dobra, uważam, formuła. Tak. Ale to nie stwarza ograniczeń, jakby ta formuła użytkowa nie stwarza żadnych ograniczeń, w sensie prawnym obrotu. Z widzenia banku i wydaje miastu prawo to... Nie, bo tak jak powiedziałem, to jest bardzo trwała, bardzo trudno naruszalne. Nie, chodzi o to, że więc bank się nie będzie tutaj bał, bo bank to sprzeda. Znaczy miasto powody to ma, powinno mieć zawsze, bo mówię, dla miasta kooperatywa jest bardzo pozytywnym formą budowania substancji miejskiej, znaczy budowania miasta, a miasto jest od tego, żeby rosnąć w siłę, tak? Czyli żeby wspierać takie inicjatywy. Więc kooperatywa jest bardzo pożądana, więc powody miasto ma, żeby wzmacniać te inicjatywy. Natomiast tu bardziej chodzi o instrumenty, no bo miasto nie może robić wszystkiego, tak? Nie może powiedzieć, no to z budżetu miejskiego zamiast na przedszkola to damy na kooperatywy. Nie może tego robić, bo to już jest dofinansowywanie no, czyjeś jednak prywatnej własności, natomiast może jakby w ramach zarządzania własnym majątkiem generować pewien system, który będzie dla banku wystarczalny jako gwarancja. Tak? Ja mam pytanie takie trochę z innej perspektywy, właśnie w kwestii takiego urbanistycznego, przestrzennego zagospodarowania. No wiadomo, że te strefy podmiejskie to miasto jednak wyszło na zewnątrz, te domy powstały, one już tam stoją, nic się z nimi nie zrobi. No i generalnie jak zaczniemy wracać z powrotem do tego miasta, no to z tymi domkami coś się musi stać. No bo w końcu wyjdzie na to, że to zostaną takie miasteczka widmo pod tymi miastami. No i też trzeba jakoś patrzeć na to, że to będzie też popsucie tej przestrzeni. I co w związku z tym, jak to zrobić, żeby to jednak miało ręce i nogi, żeby to nie do końca wszyscy nagle na chóra wrócili do tego miasta. Miasto było szczęśliwe, no a jednak coś z tymi strefami podmiejskimi też trzeba będzie jakoś to rozwiązać ten problem. Bo w tym momencie sprzedanie takiego domu pod miastem już nie jest takie proste, nie ma na to rynku zbytu. Więc generalnie te domy zostaną puste, a jak ktoś nawet będzie chciał z miasta sobie na weekend, powiedzmy, czy jakiś wakacyjny domek wybudować,
to nie kupi tego domu, który już stoi, tylko faktycznie wybuduje sobie do swoich potrzeb. I to też jest chyba taki problem, znowu zrobimy sobie kuku w drugą stronę, że teraz jest problem z centrum miasta, a potem będzie problem z przedmieściami. Wydaje mi się, że to nie do końca tak. Znaczy ma Pani rację w tym sensie, że rzeczywiście wiele takich osiedli, takich przedsięwzięć deweloperskich pod tytułem Malinowe Wzgórze, czy moja ulubiona nazwa Piastowski Mędów, to są mieszkania, to za chwilę będą mieszkania niesprzedawalne, tak? To będą mieszkania niesprzedawalne na rynku wtórnym i ci ludzie już tak jak ci frankowcy będą zakładnikami do ostatnich swoich dni, będą musieli tam mieszkać albo je zostawić po prostu. Albo oddać za czapkę śliwek. Więc to jest zagrożenie. Natomiast wydaje się, że my nie jesteśmy aż tak dynamicznym społeczeństwem, o czym tutaj panowie też wspominali, jak na przykład w Stanach. W Stanach takie rzeczy się zdarzają, tak? Przejeżdża się przez absolutnie wymarłe miasta, stoją domy, mało tego, jest świetny film o galeriach handlowych, które powstawały które powstawały w dużych skupiskach miejskich. Potem te skupiska się wyludniały i te galerie stoją puste. To kilkanaście tysięcy czy kilkadziesiąt tysięcy metrów kwadratowych sklepów, nam wszystko opuszczone, jakby jakaś epidemia czy bomba to trafiła. Wydaje się, że my nie jesteśmy aż tak dynamicznym społeczeństwem i na ten proces reurbanizacji nakłada się też proces najzwyczajniejszy w świecie starzenia się, dezintegracji takiej technicznej budynków i tak dalej. Te procesy będą postępowały równolegle i po prostu najzwyczajniej w świecie te budynki lepsze będą zagospodarowywane przez tych ludzi, których nie stać, a te gorsze będą najzwyczajniej w świecie się gdzieś tam umierały śmiercią techniczną, będą po prostu burzone. Nie sądzę, żeby nam groził taki proces. Tylko rzeczywiście jakby w Stanach te domy są w większości budowane z patyków, prawda? Więc tak. Dlatego właśnie, bo za moment coś się tam przejedzie. Albo jakiś tajfun, albo coś. Natomiast w Polsce jednak jest kultura budowania jakby porządnie, prawda? Jak zamek. I to oczywiście też jest kapitałochłonne i tak dalej, ale to jest bardzo jakby były próby wprowadzenia tych tak zwanych technologii kanadyjskich w latach 90. właśnie do budownictwa jednorodzinnego chyba się w ogóle nie przyjęło. I wydaje mi się, że tu jest jakby rzeczywiście taki problem mentalny. Ryzyko, to co Pani mówi, znaczy fajnie, że Pani w ogóle to zauważyła, bo to jest jakby rzeczywiście nie związane z takim prostym myśleniem, prostą logiką, bo rzeczywiście to jest moim zdaniem tykająca jednak bomba. Chociaż trzeba pamiętać, że w Polsce jest bardzo duży deficyt mieszkań. Roczna produkcja, tak jak się po prostu tutaj napracują ci deweloperzy, to jest 10 tysięcy mieszkań mniej więcej rocznie. Nie, więcej, 30 parę tysięcy. Tak? No może pamiętam, że to jak średnio jakoś tak wychodziło. 4 do 5 tysięcy w samym Wrocławiu produkujemy mieszkań. W każdym bądź razie no nie jest to, znaczy te 30 tysięcy, a mi brakuje tak średnio milion. I to nie chodzi o to, że ludzie mieszkają na ulicy, tylko chodzi o to, że są przegęszczeni po prostu, żeby poprawić. Więc mamy tę tak zwaną polską rodzinę wielopokoleniową, no, która jest z przymusu, a nie z wyboru. To się też nałoży. Prawda? Bo wszyscy muszą na kupie, prawda? I ja jak tylko mogą, no to już mnie nie ma. I wydaje mi się, że to jest pewne, czyli teraz jest kwestia, jak my to ukierunkujemy. Jak my tą jednak sztywną podaż mieszkań, bo ona musi się zwiększyć, żeby ten deficyt się zmniejszył. To znaczy musimy więcej budować, ale też pytanie gdzie? Oczywiście z jednej strony widzimy, państwo nam funduje likwidację pozwoleń na budowę, uwaga, w odniesieniu do budownictwa jednorodzinnego, zachęcając tym samym, żeby tam uciec. Program, tak to się teraz mówi, to jest mieszkanie dla młodych, prawda, które jak się tam przeanalizuje, to w sumie wspiera budownictwo jednorodzinne na obrzeżach. Wielorodzinne na obrzeżach, ale tam prawdopodobnie plany budynki. Wielorodzinne w kukurydzy wspiera. Tak. Kukurydzę i tak dalej, więc widzimy po prostu, że mamy taki stan troszeczkę schizofrenii, prawda, bo tak nie wiadomo, co nasze państwo rzeczywiście chce i w którym kierunku chce z tym iść, prawda, bo to się jakby rozjeżdża. No ale też jest pewna krytyka, która jakby rośnie, prawda? Jest pewien, no tam prezydent przygotował ustawę o ochronie krajobrazu, głównie o billboardach, ale też jednak się pojawiło pewne myślenie jakby w skali szerokiej, prawda? Jakby tak, kompleksowej. Zanim cały. Ugryzie, to trochę czasu. Tak, tutaj z tego nie wychodzi, ale... W ogóle nie będzie tak, że faktycznie w tych domach są jednak osoby właśnie starsze, tak? Których nie będzie stać na to, żeby mieszkać w tym mieście, gdzie te ceny się podwyższą, gdzie obecnie mieszkają powiedzmy rodzice takich osób, powiedzmy rówieśników moich, gdzie ci rówieśnicy już nie chcą wracać do tego domu, który wybudowali rodzice właśnie z myślą o tym, że oni tam wrócą, więc oni tam zostaną i tam będą faktycznie takie też, to po prostu zostaną osoby starsze, wydaje mi się. Jest takie niebezpieczeństwo, tak. Trzeba będzie coś z tym zrobić, jakoś to skomunikować, bo wiadomo, osoby starsze potrzebują jednak tej opieki.
będą mieli spokojni, no bo wiadomo, to będzie jednak obrzeże miasta, ale to chyba będzie no, no na pewno myślę, że pewną odpowiedzią może być poszukiwanie jakichś takich polityk policentrycznych, czyli jakby próba jakiegoś, może tak trochę shrink to fit, prawda, żeby to się skurczyło do określonej formy. W ramach jakby tych... Tak, ale ten proces będzie następował, bo faktycznie przynajmniej w części tych ośrodków podmiejskich te funkcje zaczyna się wykształcać. Może w Łodzi to trwa trochę wolniej, ja pamiętam te rzeczy w Gdańsku. One zaczynają kształtować właśnie tą infrastrukturę. Oczywiście kwestia dostępności do centrum też będzie bardzo ważna. To pamiętam z rozmów z mieszkańcami osiedli podmiejskich właśnie w kontekście tego centrum przedmieścia. Oczywiście ci, którzy już się wyprowadzili, uważają, że to, że my mówimy, że jednak trzeba mieszkać w centrum, to jest absurd, ale z drugiej strony już po dłuższej rozmowie pada to, no ale jednak fajnie by było, żeby ten autobus zjeżdżał trochę częściej, bo jednak korzystamy z tych usług. A Łódź jest bardzo kompaktowym miastem jednak. No powiedzmy sobie szczerze, nawet te bliskie przedmieścia, one i tak są w promieniu mil, tam powiedzmy maksymalnie 15 km od centrum. Znaczy polskie miasta są w ogóle dosyć kompaktowe, no bo jak sobie weźmiemy Los Angeles, który ma 300 km, tak, prawda, nie porównujmy zasięgu nawet aglomeracyjnego, no to tak. Więc właściwie można powiedzieć, że nawet takie bliskie przedmieście Łodzi, ono jest jednak stosunkowo blisko do centrum miasta. Myślę, że jeśli nie ma więcej pytań, bardzo Państwu dziękuję za uwagę, a naszym rozmówcom za bardzo ciekawy wykład.